Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Ohayo gozaimashita! Z tej strony jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Witajcie w 92. odcinku podcastu Słuchaj G. Po mojej prawej stronie Paweł Dębowski. I uwaga! Stary gracz, tak jest. Stary gracz nas, że tak powiem, zawitał do naszego skromnego studia, Rafał Szycha. Cześć, Rafale. Cześć, cześć Mariusz, cześć Paweł. Dzięki za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy i widzów chyba w tym razem. Ale nie no, w ogóle bardzo się cieszymy, bo pamiętam jak nas zaprosiłeś, a nam bardzo było z tego powodu miło i tak się zastanawialiśmy, kiedy będzie dobry moment, kiedy będzie dobry temat. I w końcu jest. Jest. Jest temat, mamy to. Mamy starograczowy, tak. Tak jest, starograczowy, dwa boomery się spotkały, bo to jest młodzik. A to jest... No nie będziemy narzekać, bo my w ostatnim odcinku ty wymyśliłeś taki temat, narzekałem. Że tak. Głównie ja. Tylko ale nie ty narzekałeś, też. Tak. Słuchałem. Złota era. Panowie, no zanim wróżę, bo dzisiaj taki wydaje mi się bardzo temat na czasie, bo Sony PlayStation raczej ten rok nie może zaliczyć do udanych. Chyba nawet ostatnie. Nawet nie chodzi mi o gry, tylko... Nie mają gier, first party, tak szczerze. Tak, ale bardziej mi chodzi o to, w jakim oni kierunku w ogóle płyną. W sensie, co się dzieje z tym statkiem? Czy to mamy się spodziewać, że to będzie Titanic, czy będzie jednak statek, który dopłynie do tego portu, że dostarczy nam coś ciekawego w przyszłym roku? O tym oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać, ale teraz może skupmy się, czego ostatnio słuchaliśmy. Rafał, ty jesteś gościem, zaczynamy od ciebie. Czego ostatnio słuchaliśmy, jeśli chodzi o muzykę? Nie tylko muzykę do gier, cokolwiek. Okay. Wiesz co, ja to notatki oczywiście ważne, żeby pamiętać to wszystko. Szczególnie, że temat główny jest taki, że drodzy widzowie, powinniście wiedzieć. A to zaraz pogadamy, czyli wiecie, no muzyka z PlayStation, tak? Ale czego w ogóle słucham ostatnio, tak na bieżąco? Wiesz co, ja jestem wielkim fanem soundtracka do Cyberpunka 2077, czyli oczywiście P.T. Adamczyk. Ale nie do Phantom Liberty? Przepraszam, Phantom Liberty też, bo to ostatnie. Okay. Ja to traktuję jako całość. Okej, jako całość, rozumiem. Tak, dobrze. Phantom Liberty jednym oczywiście, wersji, tak, no, częściej słucham, bo to jest w miarę świeża gra, czyli rok temu wyszła. I to jest P.T. Adamczyk i Jacek Pacierkowski oczywiście, z tego co pamiętam. A jeżeli mówisz o oryginał czy Phantom Liberty? Phantom Liberty. Tak, to zgadza się. No i oryginał, czyli oczywiście Marcin Przybyłowicz, P.T. Adamczyk i zapisałem sobie, bo nie pamiętam, Paul Leonard Morgan oczywiście. Tak, tylko że wydaje mi z tego co ja pamiętam, to ta dwójka, czyli Paul Morgan i P.T. Adamczyk w głównej mierze bardzo byli odpowiedzialni za muzykę. Marcin częściowo, bo on się bardziej skupił na tej muzyce stacji radiowych. No, okej. Bo to był jego chyba bodajże pomysł, z tego co ja pamiętam, zresztą świetny pomysł w porównaniu, żeby sobie zabezpieczyć licencję, jak chyba czasami o GTA, jak mówisz w swoich też audycjach. I tutaj zapraszamy też do słuchania starego gracza. Adres będzie pod YouTube'em, I pamiętam, że on był odpowiedzialny za zgromadzenie w ogóle tych wszystkich artystów, nagrania specjalnych tych piosenek. Więc on tu chyba w głównej mierze pamiętam, że on był za to chyba odpowiedzialny. Natomiast za muzykę to faktycznie Paul Morgan i P.T. Adamczyk, a Marcin to wszystko spajał później, w sensie te wszystkie pomysły też po części. Ale to są... Czyli to, ale ty jesteś ogólnie fanem Cyberpunka, no. Ja jestem ogromny. Popatrzcie na... Kaneda, Akira i wszystko wiadomo, tak? Tatuaż też, ale nie będę się rozbierał. Wiesz, oglądalność, wyświetlenie. Tak. I ostatnio tatuaż z Mortal Kombat, z tego co pamiętam. Z Duma nawet. Z Duma tak. Jako demona w wersji retro pixel, ale to może kiedyś. Zapraszam do starego gracza. Ja mam tylko jeden jako fan Nintendo, ale to może poza za kamerą. Dobra. No, dokładnie. Wiesz co, i powiem ci szczerze, że tak naprawdę dla mnie nieśmiertelnym soundtrackiem jest muzyka z Halo 1, Halo Combat Evolved, 2001 rok, premiera Xboxa OG i Martin O'Donnell, który połączył te chóry gregoriańskie, wiesz, z muzyką orkiestralną, plus oczywiście kawałki tam elektroniczne, fantastyczny soundtrack, najlepsza moim zdaniem część i najlepsza muzyka. I to leci bardzo często u mnie w playerze, bo nie powiem, że na krążku, tak szczerze, bo pod ręką zawsze jest jednak iPhone, tak, ze słuchawkami, no. Takie rzeczy, które od razu mi przychodzą ad hoc do głowy. A na przykład jak, bo spotykam się też z głosami, zanim Paweł ci oddam głos, a to Halo Reach na przykład, jak wspominasz w ogóle samą grę i muzykę, bo to było zupełnie
Mhm. O 180 stopni, pokazanie trochę z innej perspektywy tą serię i przez to chyba gracze też po części polubili, bo tam się poznawało w ogóle tą grupę specjalną. Noble Six chyba się nazywali. Tak, i muzyka kompletnie była inna, była bardziej bogatsza w instrumentarium, dużo było takich, bo Halo zawsze mi się kojarzyło z tym takim, nazwijmy to, takim ambientem kosmosu, można by, ja bym to tak chyba opisał. Mass Effect po części też to trochę zrewolucjonizował chyba tą muzykę. Przepraszam ci, kolejne słowo. Mass Effect prowadził te charakterystyczne takie bębny uderzenia głośne, które potem Hollywood zaczęło wykorzystywać. Tak, tak. Mi się kojarzy zawsze. No, w każdym razie mi się daje, że Halo Reach, ja sobie to też bardzo cenię, szczególnie pierwszą część, ale ja pamiętam, że kiedyś jak nagrywaliśmy odcinek, ciebie niestety, Pawle, nie było. To o Halo, to pamiętam, że wszyscy goście byli co wspólnie do jednego, że Halo Reach jednak, że to jest taka muzyka, która, bo też tam robił Marty O'Donnell chyba. Za chwilę przed swoim słynnym odejściem i awanturą. No, ale on teraz w politykę, nie wiem czy słyszałeś. Nie. No ta serio, kandyduje jako tam kandydat do jakiegoś kongresu. Politykę poszedł. Wow. Nie wiem, czy mu się... Najgorzej, zdecydowanie. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na bezrobocie. No, muzycy w polityce już były takie różne historie, tak więc lepiej tego nie rozwijajmy, tego tematu. Chociażby pan Kukiz. No. Na sposób. Ale my nie o tym. Dobrze. Dokładnie. Skupmy się na czymś, że tak powiem, radosnym. Paweł. No, zasłuchanie to było tak, że oczywiście po urlopie musiałem wrócić do pracy, więc dużo słucham nowej japońskiej muzyki, zwłaszcza japoński rock, ale jeśli chodzi o soundtracki do gier, próbowałem nadrobić sobie parę zaległości, kurczę, nie wpadło mi coś takiego mocno oryginalnego, coś co by mi, no nie wiem, zapadło jakoś mocniej w pamięć, ale coś takiego przyszło jakoś niedawno, dosłownie. Okej, wiem co. Już wiesz co, to jest Metafor Refantazio, Shoji Meguro znowu to zrobił, znowu dostarczył soundtrack, który po prostu, nie wiem jak go określić. Nie powiela pomysłu z Persony. Nie powiela. Od tego trzeba zacząć. Autentycznie nie, to jest człowiek, który wie co chciał zrobić od samego początku i po prostu to dostarczył. Jak usłyszałem pierwszy taki utwór, zanim zagrałem w grę, pierwszy taki utwór, który usłyszałem, czyli moje ulubione klimaty, czyli motywy bitewne w japońskich RPGach, to jest moje absolute favorite, ale ten motyw bitewny w tej grze, powiem tak. Ja nie wiem, czy to nie będzie najlepszy motyw bitewny tego roku. To będzie najlepszy motyw bitewny tego roku na pewno i po przesłuchaniu już później całego soundtracku mógłbym powiedzieć, że Metafor wysuwa się u mnie na prowadzenie, jeśli chodzi o... Powiedz jeszcze, co jest takiego unikatowego, wyjątkowego w tym temacie bitewnym. Bo chyba mówiliśmy to w ostatnim odcinku. Boże, mam Alzheimera. Tak, na pewno mówiliśmy o tym, buddyjskie, że... Buddyjskie takie... Tak, buddyjskie rytmy. Rytm. Takie szanty. Takie szanty w cudzysłowie, tak. Oczywiście. I ten wokal, który się pojawia. Sobie wyobraź, Rafał, że tak. Leci orkiestra, mało tego, utwór trwa niespełna 2 minuty, a jak słuchasz go, jakby to były 4 utwory. Tak. Bo on ma taką rytmikę, że on się kompletnie w pewnym momentach zmienia, a w tle słyszysz mnicha buddyjskiego, który śpiewa dosłownie i musi się zastanawiać, ale on w ogóle nie pasuje tutaj, ale wręcz przeciwnie, on pasuje. Trochę mi się skojarzyło to z kawałkami do Doom Eternal od Micka Gordona, nie? On tam miał takie połączone z kurami, z czymś jeszcze. Było tak, on tam zespół metalowców w ogóle zaprosił i to był fantastyczny pomysł. Ale tylko, to na pewno nie. Ale mieliśmy jakby pomysł na wykorzystanie. Pomysł fajny był, ale wydaje mi się, że ten pomysł troszeczkę go... Przerósł niestety. Ja ogólnie mam problem z Doom Eternal. Ja wolę pierwszą... To samo. Przeszedłem ledwo tego Eternala, bo za długa gra, za dużo wrzuconych, fajnych, znaczy to tam było dużo dobrych pomysłów. I trochę bełkotu tej historii, tej fabuły, tego wszystkiego, takie wyjaśnienie lore, wiesz. Takie w ogóle zaprzeczenie, czy miał być Doom, no ja? Slayerem. Wiecie, Doom, bo teraz taka dygresja, Doom się kojarzy z zamkniętymi pomieszczeniami, sterylnością, że masz... Klaustrofobia taka, że jesteś otoczony. I taki klimat bardziej bym powiedział kameralny, tak? A tam już było tego mnóstwo. Areny, ja wiem, że oni chcieli trochę nawiązać do tych pierwszych Doomów, czy tam do nawet do Quake'a,
ale ja jednak wolałem tego pierwszego Doom, to idealnie wszystko. To było widać, że oni pracowali nad tym konceptem, muzyka, no do dzisiaj echa tej muzyki wybrzmiewają wszędzie. Nie ma, moim zdaniem, nie wiem, czy to będzie łatwo przebić w ogóle tej muzyki, co... No, Doom Dark Age jest przed nami w przyszłym roku, zobaczymy. Tak. Ale ja się zgadzam z tym całkowicie, podobne odczucie. Nie, tylko chcę dopowiedzieć, że Shoji Meguro zrobił to samo, co zrobił w przypadku również Persony. To znaczy nie powielał schematów swoich poprzednich dzieł w żaden sposób, dostarczył coś mocno oryginalnego i coś, co teoretycznie nie pasuje do gry, a przynajmniej jak słuchasz samego albumu, ale jak zagrasz później samą grę, to później wychodzi na to, że kurczę, to do siebie pasuje. Jeśli pamiętacie Personę 5, jak tam wlatuje acid jazz, jak tam wlatuje jazz taki czysty, te wszystkie takie utwory dyskotekowe, tak, dokładnie. Dance, w sensie to, wszystko, to pasuje, klubowa, to pasuje tak. Pięść do nosa za pierwsze, jak się to słucha, jak się to słuchuje za pierwszym razem, ale jak się później w to gra, pasuje idealnie. Znaczy, album roku to był. Tak, jeszcze trzeba pamiętać, że ten Metafor mi się należy, to jest taka gra, która troszeczkę o 180 stopni przedstawia temat fantasy. Tak. To jest japońskie podejście fantasy. I to nie jest na sensie Final Fantasy, Star Ocean. Dragon Questy, to nie, to jest zupełnie innego. To jest takie nawiązanie, jak się nazywa teraz ten film, który wychodzi, albo już wyszedł i troszeczkę na Scorsese go... Czas Krwawego Księżyca? Nie, jeszcze jeden taki się nazywa, z tym miastem. Megalopolis of Polis, Coppola. Tak, Coppoli, właśnie, dzięki. Albo to będzie, gadaliśmy ostatnio tak, by the way, że albo to będzie wielki flop, albo oczywiście instant classic, jak to bywa z filmami Coppoli. Tak, ale chodzi o to, że on trochę nawiązuje do tego klasycznego filmu czarno-białego. Tak. I to jest trochę z Metamorphosis. Ten czuje właśnie ten klimat. Nawiązuje, ale opowiada to taki, w taki bardzo nieklasyczny, taki niestandardowy sposób o fantastyce generalnie. Tak. I to, mi się daje, to będzie także, duża szansa, że to będzie gra roku dla Dla mnie, tak jak mówię. Ja nie grałem, ale chyba demo jest dostępne. Tak? Jest demo, jest kilka godzin. Mówię, dla mnie na ten moment wysuwa się mocno na prowadzenie, jeśli chodzi o album roku. Okej. Okay. Na górę dostać. Bo tam jest muzyka jest orkiestrowa, ale to nie jest taka typowa orkiestra tego typu znaczenia, jak my rozumiemy, jak muzyka filmowa. On nigdy nie przesadzał. Nigdy nie przesadzał z tym. Chodzi o to, że on tam bardzo się skupia na różnych sekcjach. Ale słuchajcie, panowie, bo mamy strasznie gruby temat dzisiaj do obgadania, a my jeszcze jesteśmy przy wstępie. Paweł, co jeszcze? To ja już oczywiście skrótowo. To tak. Oczywiście. Dobra, to będzie zaraz oczywiście zdradzę, ale jak ja się cieszę... Skrótowo. Ale ja się cieszę, to będzie, Rafał będzie pewnie kojarzył, Ghost in the Shell. Megabot Body, soundtrack z gry o tematyce Ghost in the Shell. Czekaj, na PlayStation wyszło. Tak. Jedyna gra Ghost in the Shell. Tak, jedyna. Biegaliśmy tymi... Boże, jak oni się nazywają? One się chyba Megatech Body chyba się chyba jakoś nazywa. Znaczy, one miały jakąś taką nazwę, tylko też... Są dwie, komiksowa, filmowa i growa. Zaraz sobie przypomnę. Tak. Super. I to jest piękna kwintesencja muzyki klubowej. Tachikoma i Fujikoma. Tak, właśnie. Dobrze, że jest, bo mi to kompletnie wyleciało z głowy. Jestem wielkim fanem, Ja powiedziałem, jak to wyszło wznowienie, to jeszcze to na winylu. Ale zabieram to, wiesz. Ja się tego obawiałem. Ale jeżeli chodzi o artystów, to przynajmniej część wam wymienię. Czyli Takeo Ishino, Mijin Van Dyke, Brother From Another Planet, Heartfloor, Westbam, John Bertram, Scan X, The Advent, BCG, Dave Angel i Derrick May. Większość pewnie tych nazwisk wam nic nie mówi, ale to są osoby, które też już w latach 90. były znane na kojarzeń. To jest ten, mi się wydaje, ten sam paradygmat w przypadku Wipeouta. Znani albo początkujący DJ-e, którzy muzyka licencyjna się pojawiała w tych grach. Tu jest po części to samo. Niektórzy z tych kompozytorów później pisało na przykład muzykę do Armored Core, na przykład pierwszego From Software. Więc totalnie odjazd, jeżeli kochacie tą taką acidową muzykę klubową z lat 90. To jest to koniecznie jakby polecam wam do kupienia za naprawdę śmieszne pieniądze, tym bardziej, że yen teraz bardzo nisko stoi. Jeżeli chodzi o kolejne, ja na te soundtracki bardzo polowałem. To są tak nazwane chipsy, czyli
Final Fantasy 8 i 7 chips, czyli popularne utwory z Final Fantasy z 10 i z 8 jeszcze wyszła, z 7, z 9 i z 11 jako chiptune. Czyli praktycznie 8-bitowe tematy ulubionych. Ale wiecie, co to jest najlepsze? To jest to, o czym myśmy rozmawiali w ostatnim odcinku. Kreatywność. Są tak pięknie zrobione aranżacje Liberi Fatali w wersji chiptune. No proszę cię, 9 kur, albo na przykład Adzanaka. Ale muszę się zapytać, bo takich chiptune'owych kawałków w internecie jest bardzo, bardzo dużo. Więc czym się różni? To jest tak, że zostali poproszeni kompozytorzy, artyści niezależni, którzy się specjalizują. W tej... Czyli profesjonaliści. Profesjonaliści, którzy na przykład za pomocą różnych jakichś tam, powiedzmy, nawet nie oprogramowania, tylko sprzętu, którzy sami robią, a stworzyli właśnie brzmienie, które nawiązuje trochę do tej ery 8-bitowej, ale takie polane wszystko w takim sosie współczesności. I przez to się dobrze tego słucha, ale to trzeba lubić te brzmienie, bo to jest dosyć bardzo specyficzne, to jest takie, powiedzmy, bardzo szorstkie momentami dla ucha, tak więc jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, to odpadnie. Dobrze. Dzisiaj temat, jaki w ogóle dzisiaj temat sobie wymyśliliśmy, to muzyczne wspomnienia konsoli Sony PlayStation i to też było związane z tym, tak jak powiedziałem na samym wstępie, że chyba nam... Wydaje mi się, że mogę za nas powiedzieć w naszym imieniu, że trochę nam się nie podoba, w jaką stronę Sony PlayStation, ogólnie marka Sony kilku lat, czy ogólnie chyba od piątej generacji, przepraszam, od ósmej generacji teraz konsol, a piątej generacji Sony PlayStation, w jaką stronę podąża. Że brakuje tej kreatywności, zamknięte Japan Studios, które było odpowiedzialne za mnóstwo fenomenalnych tytułów, o których dzisiaj będziemy mówić. Rafał, już teraz powiem. I właśnie o to chodzi. To jest fajny temat. Znaczy, wyprowadźcie mnie ewentualnie z będu, czy się też czy się z tym nie zgadzacie, albo się nie zgadzacie. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym was zapytać o wasze takie najdalsze wspomnienie związane z konsolą pierwszą, bo mówimy tylko wyłącznie dzisiaj o pierwszej konsoli Sony PlayStation, a takie najdalsze wspomnienie twoje, takie najcieplejsze, może kiedy kupiłeś, albo kiedy pierwszy raz odpaliłeś jakąś grę, Rafał. Oczywiście, pamiętam to jakby to było wczoraj. Nie, słuchajcie, ja w 1994 roku, kiedy miała premierę konsola Sony PlayStation, wtedy chyba jeszcze w Stanach i dopiero we wrześniu 95, teraz strzelam, wyszła w Europie, tak teraz z tyłu głowy. Chyba tak, w grudniu 94 była w Japonii i potem zaraz North America, Europa. Anyway, nie miałem wtedy konsoli, mało chyba kto kupił PlayStation w tym rzucie, no bo patrzyliśmy, co się dzieje. Ja trochę marzyłem o Sega, wtedy Saturn, tak? Saturn, dobrze. No jednak, wiecie, Virtua Cop, Daytona, Biatyki, mówię, wow, nie, to jest to, no, co tam... Arcade wszystko, co jest arcade z nami, tak. No właśnie. I Sony do mnie nie przemawiało, szczerze. Ja Sony nie miał gier wtedy. Battle Arena Tushiden chyba... Ridge Racer a może pierwszy Tekken już się pojawił? Nie, jeszcze Tekkena chyba nie. No ale był Parappa the Rapper oczywiście. Ale wiecie co, ja w Polsce tak naprawdę pierwszy raz dorwałem PlayStation 10, sobie zapisałem w 6 roku. Na Gamderiadzie zobaczyłem drugiej chyba, bo pierwsza była w Kapitolu w 95. Były takie targi dla tych, co oczywiście nie pamiętają. Gamderiada. Teraz mamy PGA na przykład. Mamy PGA, kiedyś to była Gamderiada, pierwsze takie wielkie targi, gdzie wszyscy wydawcy gier komputerowych się pojawili, były stoiska, były oczywiście czasopisma, nazwa od tytułu legendarnego pisma Gambler, który był patronatem, oczywiście Secret Service, reszta się bardzo irytowała tym faktem, że w nazwie jest Gambler, no ale cóż, no, były fajne targi. Właśnie na drugich targach ja się zahaczyłem na stoisko jednej z firm dużych wtedy wydawców, dystrybutorów i pracowałem już jako ten licealista, ustawiając stędy, stojaki i wtedy właśnie oni też propagowali złe słowo, dystrybuowali gry PlayStation Sony, no bo nawet nie było dywizji Sony PlayStation w Polsce, tylko był Sony Polska, która traktowała PlayStation jako ciekawostkę i oni to dawali głównie dystrybucji właśnie wydawcom gier, dystrybutorom i były takie klasyczne stojaki z tymi telewizorami CRT, playaki, mieliśmy tego 20 sztuk chyba na stoisku i były wszystkie hity, był wtedy Wipeout, był Parappa the Rapper, Ridge Racer, Tekken chyba właśnie wtedy był, Battle Arena Tushinden i tam chyba Die Hard Arcade, pamiętam, z tym pistoletem.
I wtedy tak naprawdę dużo pograłem, no bo jak się kończyły kolejki, targi, no to my tak dostawaliśmy na stoisku i sobie graliśmy za darmo wszędzie, tak? To było najfajniejsze. Trzeba było żetonów wrzucać. Nic nie trzeba było. Można było pójść wszędzie grać i wszystkich się znało, to były fajne czasy. Miałem 16 lat i nic nie musiałem robić, tak? Oprócz grania. Piękne czasy. I powiem wam, że też wtedy jeszcze nie kupiłem PlayStation, no bo to jednak było drogie, no nie ukrywajmy. 1500, 1500 chyba coś tak obstawiam. Z punktu widzenia licealisty wychowanego przez babcię, wiesz, który żyje z dorywczych takich prac jak Gamberiada na weekend, no to było nieosiągalne. Tak? Ja kupiłem, jak fast forward oczywiście kończąc, kupiłem PlayStation w 1998 roku, jak zobaczyłem Metal Gear Solid, to było to, co tam przelało, nie chcę powiedzieć czarę goryczy, ale to, co widziałem na PC-cie, gdzie grałem w Half-Life'a chyba wtedy, tak, 98. Okej, okay, to też były fantastyczny rozwój FPS-ów to dalej, ale jednak to, co zobaczyłem na konsoli, czyli Metal Gear Solid od Kojimy, zaraz potem, rok później Silent Hill 1, 69, no to mnie utwierdziło, że muszę mieć tę konsolę i 98 kupiłem, tak, no i miałem Metal Gear Solid, oczywiście, jak to w Polsce było, na giełdzie dostawało się konsolę zrobioną tak, że można było odpalać wszystkie kopie, więc dostęp do gier był tani i to też nakręciło popularność Sony, tu nie ma co ukrywać, ani wstydzić się o tym mówić dzisiaj, nie, z perspektywy czasu, no bo tak było, no. I takie mam wspominki z PlayStation 1. Ale zostałem, nie byłem wierny do końca, bo jednak zmieniłem stronę. Pamiętam, na Xboxa OG w 2001. Wiecie dlaczego? No bo wyszedł Halo. I pozamiat. Ja siedziałem, grałem w GTA 3 na PlayStation 2, przyszedł kolega, coś ci pokaże, przyniósł walizeczkę, w której był Xbox OG i Halo. Pokazał mi na wielkim TV, jak wygląda Halo. Ja byłem kupiony. Sprzedałem Playaka, kupiłem Xboxa i tak zostałem. Oczywiście PlayStation mam cały czas, tak równolegle. Dzisiaj gram na dużych konsolach obydwu. Na Steam Decku. Paweł? Proszę, wcale się tak zastanawiałem nad tym, co było pierwsze. Czy to, że brat mój kupił Szaraka jakoś z drugiej ręki od swojego kolegi za jakieś śmieszne pieniądze, czy, i to jest chyba takie najszczęśliwsze wspomnienie, było takie, że ja miałem może 8 lat, może trochę dalej. Poszliśmy z moimi rodzicami do ich kolegów z pracy na jakieś tam spotkanie towarzyskie, whatever, i mieli, i ci ludzie mieli chyba syna, tak, to był, tak, mieli syna, nie pamiętam, czy mieli córkę, chyba na pewno mieli syna. No i oczywiście wiadomo, no, dzieciak przyszedł do obcego domu, no to masz synek, tutaj chłopaka, to pobawcie się razem, nie? No to oczywiście najgorzej, nie? No to okej, okay, no ten dzieciak był chyba troszkę starszy ode mnie. No to co, no chciałbyś tam na konsoli pograć? No może i tak. I wtedy zobaczyłem po raz pierwszy Sony PlayStation. To było wielkie, szare pudełko. Dla mnie to było wtedy wielkie. No teraz to jest pudełeczko. Dla mnie to było wielkie, szare pudełko. No, ale tak, jak byłeś dzieciakiem i patrzysz na to, masz takie... to jest, nie wiem, większe od ciebie prawie. Odpalił na nim kilka gier. Pamiętam na pewno Die Harda. Pamiętam Crash'a Bandicoota, ale też to, co pamiętam, to to, że miał płytę demo z tym tyranozaurem, który chodził, tak, ja się go bałem. T-Rex. Ja się T-Rexa pamiętam. Ale jakie wrażenie robił. Bardzo, ale wiesz... To było jakoś chyba w tym samym czasie Jurassic chyba parę? Wydaje mi się, tak, ale pamiętam, że jak odpalał, no to ten tyranozaur tak idzie w twoją stronę, no jest jakieś otchłani ciemnej na ciebie, ja takie, kurze, nie, ja troszkę się boję. Ale później, wiecie, dostaje tego pada do ręki, tak kieruje tym tyranozaurem, tak skręca w lewo, w prawo, rusza tą szczęką. Dla mnie to było coś. Ja się wychowywałem na Pegasusie jeszcze wtedy, no nie? Miałem niby tego peceta, ale na nim grałem też jakieś gierki 2D, jakieś przygodówki. I nagle dostaję jakąś do ręki jakąś konsolę z grami. Maszyna z tego świata. Maszyna jest z tego świata, w ogóle z grafiką 3D. Ja takie, co to jest? Czy można w to tak grać? Nie, jakiś wielki szczur łazi po planszy, zbiera jabłka. Co to kurde jest? Byłem strasznie zachwycony. I później, jakoś znacznie później, nie pamiętam kiedy dokładnie było, w międzyczasie czytałem, czy raczej dukałem takie pisma jak PSX Extreme, gdzie były tam jakieś recenzje, zapowiedzi jakichś tych gier i widziałem, jakie te gry wyglądają, jakie są fajne i tak dalej. No i brat któregoś dnia przyniósł takie małe szare pudełko, później się dowiedziałem, że kupuję w jakiejś tam z drugiej ręki tam od kolegi, więc to kosztowało jakieś bardzo malutkie pieniądze dla niego. I nie pamiętam, którą grę żeśmy odpalili po raz pierwszy, ale wiem, że to była taka konsola, na której po raz pierwszy miałem styczność z japońskimi RPGami. Czyli właśnie Chrono Trigger, Suikoden, Wild Arms, Final Fantasy. Miałem Final Fantasy VII, jak zobaczyłem, bo to było rok przed Metal Gearem chyba.
No, no, no. Tak, 9-7. Pierwsza gra AAA. Tak, i wielki fenomen u nas w Polsce, no bo Reset miał u nas okładkę z Finale, no nie? To jest w ogóle... No bo wiesz, ona wyszła na PC ta w 10.8. Tak, i tak, ten tak. Szał faktycznie poszedł dalej niż poza tak. PlayStation. Tak, tak, tak. No i od tego tak naprawdę się zaczęło. No później było albo sprowadzanie gier, albo no bądźmy szczerze, kopiowanie. No, to tak było. Tak było. Można było po prostu na tej konsoli odpalić praktycznie każdą grę i tak było. Z sąsiadem żeśmy wymieniali się... Trik na zapałkę, trik na ten jakiś... Na przykład, tak. Wymienialiśmy się z moim sąsiadem na gierki, tak na przykład w Paperboya albo Grandlet graliśmy. Czy tam Virtua Copa, także mnóstwo świetnych gier ograłem, mnóstwo świetnych gier też poznałem. Ale najwięcej właśnie ogrywałem japońskie RPG, mimo że mój angielski był żaden, ale ja z tych gier nauczyłem się języka angielskiego, naprawdę. Znaczy, mieliśmy motywację. Mieliśmy bardzo dużo motywacji. My chyba na Point & Clickach się nauczyliśmy. Między innymi. No tutaj taka różnica jest niewielka między nami, ale faktycznie no jeżeli popatrzymy na naszą trójkę, to też rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, że my naprawdę potrafimy docenić to co było kiedy, w sensie pod kątem rozwoju na przykład gier, jak ten rozwój wyglądał, widzieliśmy ten przeskok między PlayStation 1 PlayStation 2. Mało prawdopodobne, że co zauważymy, ale czy zauważymy już teraz, ale to ostatnio sobie myślałem, że jak wyjdzie Switch 2, jeżeli tak go nazwą, to jest duża szansa, że zauważymy, bo jak popatrzymy na Switcha, to jest grafika z czasów PlayStation 3, no to... 8 lat będzie miał za chwilę. Tak. 8 lat, no to sobie teraz... Dekada jakby w tym, nie? W rozwoju technologii. To zgadza się. No. Minęło tak. I tak. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że jak zobaczymy nową jakość Zeldy, nową jakość Metroida, bo to jest szansa, że jakoś zobaczymy tą różnicę. Pamiętasz, tak jak był Nintendo 64, zobaczyliśmy Mariana, tak. Super Mario 64, bo to był taki skok jakościowy. Tak, no bo wszyscy pamiętali tak. Super Nintendo. Tak? Ale w ogóle platformówki wtedy były takie dwuwymiarowe i tu nagle dostajesz Mariana w trzech wymiarach, to sterowanie wtedy to było coś nieziemnego, naprawdę nie z tej ziemi. Ale wiecie, ja zobaczyłem Shadows of the Empire na Nintendo 64, ja w ogóle zwariowałem. Chciałem mieć tą konsolę, tak, każdy chciał. Tak, tak. Pamiętacie ceny? Kartridże po 350 zł, 400? Ale dostępność w ogóle była zerowa, tak? Trzeba na giełdach, bo wszyscy sprowadzali z nim. To jeszcze tylko, pokażę. Możesz ewentualnie spróbować, tak. Może utrzyma się. Jest książka Konsole do Gier 2.0 Evana Amosa. Wydawnictwo Gamebook wydało polską wersję i tam macie. Mi się daje, że chyba nie da rady tak utrzymać, ale tutaj jest oczywiście krótki rozdział poświęcony PlayStation 1. Tak wyglądał szaraczek, na którym się ogrywało. Odsyłamy do kanału na YouTube'a, myślę, daje, że z tego... Gadżety do niego, pady, proszę bardzo. Nie, w ogóle fantastyczny album, bo... Świetny jest. Robi zdjęcia w ogóle niesamowitej jakości konsol, które rozbiera na czynniki pierwsze. W ogóle zdobywał je i wszystko to musiał ustawić, żeby to jakoś wyglądało, ale no... Jak chcecie poczuć klimaty stare... Premium, książka Play. Bardzo, bardzo. Paweł, coś tutaj chciałbyś jeszcze dopowiedzieć? Miałbym jedną rzecz, ale to zostawiam sobie później. Ja postaram się to też ująć w kilku zdaniach. U mnie to, pamiętam, wyglądało tak, że też jakby u nas się w rodzinie nie przelewało i wiadomo, czytało się wszelkiego rodzaju gazety, nie było internetu, tak. A jak był internet, no to wiadomo, jak to wyglądało wtedy i jedynym takim oknem na świat to były magazyny, tak? Albo kolega z podwórka dowiedział się i... Tak, albo kolega z podwórka się dowiedział, albo kolega z podwórka, który miał troszeczkę większą, jak to się mówi na śląsku, kabzę. Siłę nabywczą. Siłą nabywczą miał, tak? I zawsze tak było, że mieliśmy grupę, wiadomo, znajomych i zawsze się znalazła osoba, której, jasne, super, że jakby mógł sobie na wszystko pozwolić, ale pamiętam, że takim oknem na świat to były te magazyny. Jak się patrzyło na te zdjęcia, no to uruchamiała się wyobraźnia, tak? I do czasu, kiedy ty nie zobaczyliście tego na żywo, no to nie byliście w stanie wierzyć, że kurczę, że coś takiego istnieje. Ja pamiętam, że ja dosłownie nie wiem, czy to było Secret Service, bo wtedy jeszcze Gulasz pisał, miał ten swój... Kącik konsolowy. I teraz nie pamiętam, czy to pierwszy raz dowiedziałem się o PlayStation Secret Service, czy to było w PSG Steam, czy to było jeszcze wtedy Neo, tak? Nie, bo Neo Plus później się pojawiło, tak. Z tego co pamiętam.
Zobaczyłem na żywo dopiero właśnie u tego kolegi, który sobie mógł na wszystko pozwolić. I słuchajcie, pierwszą grą, którą pamiętam, że zagrałem, to był Broken Sword Shadow of the Templar. Gra, która w tamtych czasach robiła... Nie, ona nie była w 3D. By the way, wyszedł Reforged teraz. Świetnie. Przeszedłem właśnie. Moim zdaniem super, że zrobili to, ale brakuje mi tego... Audio nie odnowili. To jest raz, ale wiesz, czego mi brakuje, Rafał? Że nie zrobili tego rozdziału z Nicole, co ona nie, miała na Nintendo DS-a. Na dyrektorską wersję z 11 tak, była. Tak, tak, tak. Że się dowiadujesz, no bo później idziesz do szpitala tak. I się i wiesz, nie wiesz, o co chodzi, bo kim jest ten typ, a w tym jakby odświeżonej wersji, w tej wersji na Nintendo DS-a, to byliśmy świadkami, tak, tego jakby... Były nowe rozdziały z Nicole i mogliśmy poznać takie rzeczy, które po prostu... Więc ja obstawiam, że dlatego to nie zrobili, no bo to było musieliby chyba na nowo, nie wiem, chyba narysować to wszystko. Ciężko mi, nie wiem, nie chcę wdawać... Ale pięknie odrestaurowana. Ale zła, odrestaurowana, świetny klasyk. Nie wiem, czy te jeszcze... Znaczy na pewno zobaczyłem kilka jeszcze innych tytułów. Nie jestem w stanie sobie teraz... Chyba to był Tekken 2 wtedy. Ale prawda jest taka, że taki mój pierwszy kontakt był, no to wtedy, kiedy kupiłem tą konsolę. I to był 90... Albo to był chyba też 7, albo 98. Ale obstawiam, że to był chyba raczej 90... Koniec 97. I ja oczywiście wtedy byłem w Nintendo i Sega i pamiętam, że strasznie bardzo chcieliśmy z bratem tą konsolę. No i że tak powiem, dzięki naszej mamie, mama powiedziała: dobra, ja was zabieram. A mówię: gdzie ty chcesz? Idziemy do Katowic pod spodek na giełdę. I słuchajcie, kurde, pojechaliśmy. Dla mnie oczywiście to była, ja nie wiem, ja miałem wtedy 15-14 lat. To była przygoda, bo wjechało się z Bytomia do Katowic i stoisz w tej kolei, jeszcze wtedy był śnieg, nie to co teraz, już były zawieruchy i my stoimy godzinę, nie wiemy czy w ogóle dostaniemy tą konsolę, tam w ogóle ktoś wychodzi z konsolami, się okazało, że w pudełku miał kamienie, w ogóle. Tak, że sprzedawali, że tak puszczali maliny ludzi i my tak stoimy. Ja jak tak się patrzę z perspektywy, kurczę, że ta... Ja zawsze tak trochę sentymentalnie strasznie do tego podchodzę, bo teraz co ja robię, czym się zajmuję, to też trochę zawdzięczam moim rodzicom i my na tej kolejce jesteśmy w środku, szukamy mnóstwo ludzi, ty jesteś, wiesz, nie wiesz o co chodzi, nie wiesz jak się w ogóle poruszać, pytamy się jaka cena i szukaliśmy jak najtaniej, tak? Chyba pamiętam, że za 1000 zł chyba finalnie. Wtedy chyba udało się kupić, oczywiście przerobiono i sprawdzaliśmy, czy jest ta gra, czy konsola jest w pudełku. I powiem wam tak, dopiero było na stać, po prostu nawet piraty były wtedy drogie, ja pamiętam, bo trzeba było chyba z 50 zł chyba zapłacić za pirata, 50-40 zł, tak? To myśmy już zanim z bratem, gdzie też kupić te piraty, bo nie mieliśmy znajomych, nagrywarki były drogie i za bardzo nie wiedzieliśmy gdzie co jest. To i tak było. W dzień, codziennie przed szkołą o 6 rano ja wstawałem, odpalałem demo 1, grałem w Tobala, w Tenkę grałem. Grałem też... Life Force Tenka. Life Force Tenka jakoś to się nazywa. Bo Synosis czy Monolith? Chyba tam był jeszcze Wipeout, tam chyba był Rage Racer. Jeszcze za czasów, zanim Gran Turismo się pojawił. Ja oczywiście znałem gry automatowe, czyli OutRun, Sega Rally i inne te, ale to było coś zupełnie innego. Mamy automaty w domu. Tak, wiesz, ja specjalnie o 6 rano o 6 rano, godzinę wcześniej stawaliśmy bratem i graliśmy w te demko, tylko w te demko. Dzisiaj wstajesz wcześniej, żeby pograć. Mało która gra już mnie do tego zmusza, powiem tobie. Wolę się wyspać, ale pamiętam później, jak dowiedziałem się, że PlayStation Magazyn, to pamiętacie, były. I tam były zawsze demko. No i pierwsze... Ja pracowałem w ogóle dla ekipy. Przecież. Co? To nie No wtedy jak robiłem tą gamberiadę, to zahaczyłem się rok później w CGS Publishing House, czyli wydawnictwo gry komputerowe i między innymi oficjalny PlayStation Magazyn, bo oni kupili licencję Future Publishing na PC Gamera, na PlayStation, czyli Marek Sochocki, Darek Kazik, pozdrawiam, jeżeli słuchajcie. I faktycznie rozwijali biznes pod kątem tych franczyz, no bo to był fajny pomysł, dobry model biznesowy. Ja pamiętam, że my robili ten, akurat Rafał Belka chyba prowadził oficjalny magazyn PlayStation, wtedy bardzo mocno
też szedłem w ten temat PlayStation w 1997 roku, dlatego go kupiłem wtedy, więc to po prostu byłem blisko tego. Ten niebieski devkit w redakcji był, wiecie, coś odpadało, płyteczki. Oczywiście Sony Polska nie przesyłało nam gier, no bo oni nawet nie wiedzieli, o co kaman wtedy jeszcze. Już wiedzieli, wiecie, ale się tym nie zajmowali, bo nie było takiej dywizji, jak dzisiaj mamy SCEPA, nie? I pamiętam, żeśmy wszystko też tak między nami, okej, to będzie publicznie, ale dużo gier było z giełdy do recenzji. Taka jest cudowna. Wszystkie redakcje się teraz przyznają. Wszyscy się przyznają do tego, dokładnie. Ale wiesz co, no, tak jak mówisz, tak kończąc, to najważniejsza była ta płyta Demo Disc, która szła właśnie z Anglii, którą się kopiowało w tłoczniach, znaczy tłoczyło się ją i ludzie kupowali ten magazyn nie dla recenzji, nie dla felietonu tak naprawdę, bo to były reprinty trochę z UK-a. Tak. Przecież dużo pracy polskiej było w to włożone i sporo od nas jakby... Ty masz, ty byłeś w środku, widziałem. Widziałem, tak. Ale grałem, nie ukrywałem, to było drogie pismo na play, 20 parę złotych chyba na dzień dobry, ale ta płyta to było coś, co dawało zabawę. Tak, na płyty się kupowało. Ja tam pamiętam, że pierwszy raz jak zobaczyłem na Polonii 1, jak zobaczyłem Tomb Raider z muzyką Prodigy, powiedziałem, okej, chcę to zagrać. Tak? I pamiętam, że później właśnie w tym magazynie, PlayStation magazyn był ten pierwszy poziom, że można było... Leciał Prodigy? Nie, no Prodigy ja sobie puściłem no, z kasety, bo... Szukali cię. Tak, sobie z kasety puściłem. Ale no ja tak właśnie wspominam ten i to był taki moment, kiedy... I magazyn Escape na Polonii, który mieliśmy i było wow. Tak, no to było kolejne okno na świat, gdzie zaczęto puszczać później, programy zaczęły powstawać. I pamiętam, że był taki moment, że ja na chwilę zdradziłem Nintendo, bo no, po pierwsze, nie było dostępu w ogóle do Nintendo. No ja miałem Game Boya, Color, ale... Nintendo w Polsce nie istniało. Nintendo w ogóle nie interesowało, nie istniało. Nawet w świadomości jakby nie było. Nie było, tak, że nie miałem ale wśród znajomych za bardzo, kto miał tą konsolę. Tak, słusznie zauważyłeś, gry były za chore pieniądze. Zresztą na Sony też nie były tanie, bo tam od 250... Ja tylko przypomnę, że chyba średnia pensja była około 800 zł do 1000, nie więcej. No nie było. Minimalne, przepraszam. No, nie było. I średnia. A gra była, wiesz, 25% czyjejś pensji, czy połowa, no to mam. Tylko, że wiesz, nawet jak miałeś tego jednego pirata, to go przychodziłeś 2-3 razy. To jest prawda. Dobra panowie, bo to są fajne wspomnienia i moglibyśmy się zagłębić, a nostalgia jak wiemy to tak jest... bywa jak padnę do was. Tak, ale jak... Ale sami też wiemy, że nostalgia to jest jak heroina, tak? I tutaj trzeba też dozować sobie na ten narkotyk, tak? Bo to też ma swoje dobre jakby złe strony, mi się wydaje. Panowie... No dobra, ale gdzie się teraz podziała ta innowacja PlayStation, bo Sony PlayStation, bo zanim oczywiście wrócimy do tej konsoli, swoje jakieś takie przemyślenia też odnośnie muzyki, w ogóle gier, wiemy w jaki, pewnie widzowie, słuchacze i słuchaczki wiedzą mniej więcej, może sami jesteście użytkownikami tej obecnej generacji konsoli Sony PlayStation 5. Ja niestety nie kupiłem, ja zrezygnowałem, bo ja uznałem, że ta konsola nie ma nic do zainteresowania, nie ma czymś, co by mnie mogłaby zainteresować. Brakuje mi tych tak zwanych, jak to się mówi, ekskluzywnych gier, tak? Killer apps. Jakieś takie coś, co... No, ja sobie powiedziałem, no dobra, Death Stranding 2 jak wyjdzie... To może. Nawet ten Snake Eater, który będzie odświeżony... Nie Ghost of Yotei pewnie też. No, pewnie tak. Brakuje mi co takich gier, które przyciągną moją uwagę. Ja pamiętam, że ja PlayStation 3 kupiłem ze względu, bo miałem wtedy Xboxa 360, który był fantastyczny. Każdy miał chyba, nie? Jako pierwsza fantastyczna konsola była. A i tak się rozmienić na drobne. Tak, przepraszam, Piotrek, pozdrawiam. Tak, ja nie. Z Xboxa odcinek. Nie. Właśnie widziałem, że ostatnio się pojawił, muszę nadrobić i strasznie szkoda. Mam nadzieję, no zobaczymy jak to, może się uda chwilę powiedzieć na ten, porozmawiać na ten temat, ale wolałem wybrać Xboxa, bo miał, po pierwsze, miał ekskluzywy pokroju Hironobu Sakaguchi, czyli Lost Odyssey, Blue Dragon, to były dla mnie system killery, w ogóle wiadomo, Assassin's Creed pierwszy, Gears of War oczywiście, Halo i wiele innych gier, o których ja jeszcze wcześniej nie słyszałem, a PlayStation za bardzo nic nie miał do zaoferowania, aż do czasu, kiedy Guns of Patriot, czyli Metal Gear Solid 4 i Charter. I to były pierwsze gry, które okej, no teraz to ja mogę zainwestować w tą konsolę. I wiesz, się mówi o tych ekskluzywach, że nie ma sensu, żeby ekskluzywy się pojawiały.
Nintendo mi się wydaje, że to pokazuje dobitnie, że jednak... Nintendo jest bardzo... Wiesz, jest skośniałe. Od czasu GameCube'a uznali, że nie będą walczyć z Sony i Microsoftem, bo to jest bez sensu, więc no po prostu będą szli swoją drogą. No i efektem tego było Nintendo Wii, z którego się wszyscy śmiali, no po kurczę, HD są teraz z konsole. No i co się później okazało, że Wii sprzedało się więcej niż PS3 i Xbox razem wzięty. Tak, ale oni się też, pamiętajmy o tym, bo ta dygresja nam się powoli otwiera, że oni się otwarli dla społeczności graczy, o których nikt nie pomyślał. Nie pomyślał, tak. Czyli starsze osoby, rodziny, że to jest tak, że oni chcieli stworzyć taką... Każualowce, tak, bardzo tak. Każualowce. Ale wracając, panowie, i wracając jakby do tego, co się stało, jaki jest, co się stało z tym jakby, z tą innowacją, tak? No bo ja pamiętam... Ja ci odpowiem na to pytanie, jak chcesz. To jest bardzo proste. Zmieniło się kierownictwo za czasów siódmej generacji konsol, czyli PS4, tak? Mm-hmm. Jim Ryan nastał. Jim Ryan, który wiemy, że nawet chyba przyznawał się w wywiadach publicznych, że on nie jest graczem. Bo to jest jeden z tych CEO, o którym się mówi, że on faktycznie nie był graczem, gdzie Phil Spencer wiemy, że gra, bo jest graczem. I on mocno postawił na gasy, czyli game as service. I konsekwencje mamy dzisiaj, te długofalowe tych decyzji w postaci PS5. I zwróćcie uwagę na hity pokroju Concord, parę innych gasów, gdzie faktycznie, słuchajcie, od starych lat... No tak, to ale czekaj, no mamy Horizon Remaster. No właśnie o tym mówię. Kolejny remaster was. Generacja remake'ów. Zobaczcie, ja ostatnio grałem w Until Dawn Remake 2024. Długo zastanawiałem się po co. Okazało się, że za rok wchodzi film do kin, więc chcieli chyba znowu przywrócić zajęcie. Ale jest podobno gorsza. Podobno jakieś cięcia są w grafice od PlayStation 4. PlayStation 4 była podobno ta I tam ta gra chodziła w 60 klatkach, tak, na PS5, a ta chodzi tylko w 30 klatkach, bo Unreal Engine 5, bo wiemy, że ma problemy, tak, i zacina cię, jest frame rate niestabilny. Mm-hmm. Anyway, zmierzam do tego, że faktycznie jak na to spojrzysz, że ty nie kupiłeś PS5, a cię nie dziwię. Ja kupiłem nawet PS5 Pro, niepopularnie pewnie, bo zamówiłem w Pro, że postaram się wytłumaczyć dlaczego, bo nie gram na PC-cie, ja gram tylko na konsolach stacjonarnych. Dla mnie najważniejszy jest duży ekran 4K, tak, i najmocniejsza możliwa iteracja konsoli, która jest dostępna. Czyli na... moc, stawiasz po prostu na moc i oczekujesz. Znaczy, ja chcę mieć najlepszą możliwą wersję gry, w którą mogę dzisiaj zagrać, o której będę opowiadał, no bo też mi to służy jakby do rozmawiania w podcaście o tym, tak, o tym, co gram, jak to wygląda, o co chodzi do recenzji. A nie inwestuję w peceta, bo wszyscy mówią, że albo kupujesz dzisiaj peceta, albo PS5 Pro z napędem, podstawką za 4100 zł, tak? Bo tyle formalnie wychodzi zakup całości dzisiaj. Jednak dalej wolałem konsolę, którą wiadomo PS5 zutylizuję, czyli sprzedam, więc powiedzmy te 1500 odpada. No nieistotne, okej, każdy zrobi jak chce. I zmierzam do tego, że faktycznie z punktu widzenia upgrade'u mi się wydaje, że te gry faktycznie jak Ghost of Yotei, chociażby Alan Wake 2, który teraz wychodzi, ma wyglądać kapitalnie na tym Northlight'cie, który zostanie obsłużony przez tą większą moc PS5 Pro. No tam wiadomo, jest 50 pozycji od samego PlayStation, które mówi, co będzie zupgrade'owane. Okej, no to są takie upgrade'y te co czteroletnie, jak mieliśmy z Xboxem One X czy PS4 Pro. I to każdy sobie odpowie chyba sam na pytanie, czy tego potrzebuje, czy nie. Ale wracając do meritum, czyli zadałeś, gdzie jest ta innowacja. No problem jest generalnie chyba jakby z całym... W zarządzaniu, jak zmienił się teraz, przecież kierownictwo się zmieniło, tak? Jim Ryan od parę lat już nie jest, czy od 2 lat? Chyba coś takiego, teraz strzelam. Tam wspominałeś chyba jeden z odcinków, że on już... poszedł na emeryturę. Któryś z Japończyków został prezesem, tam jest współzarządzanie. Oni teraz powoli się wygrzebują z tych wszystkich decyzji, gdyby robimy gry jak usługi, bo to było popularne. Tylko, że gry usługi były popularne w 2018, 2019. Bym powiedział, że nawet jeszcze wcześniej, jak pierwszy Overwatch się pojawił. To prawda, no bo Riot i Blizzard, czyli Blizzard League of Legends. Tak, Riot, oni pokazali, że tu jest rynek. Poza tym mamy jeszcze chińskie marki, nie zapominajmy. No i potem był przecież, mówiłem, Apex Legends, że to był wielki hit rozpawna po niestety moim nieodżałowanym Titanfallu trzecim, którego się chyba nigdy nie doczekam. Szkoda. Chociaż coś mówią, że powoli nie zapominają o społeczności, nie? No i jakby, i to chyba przykuło uwagę Sony, że tam są pieniądze, szczególnie pana Jima Ryana, to już się moje prywatne spekulacje. I stąd takie nie inne decyzje, gdzie nagle mamy, słuchajcie, 4 lata minęło od premiery PS5, gdzie jest nowy Uncharted, gdzie jest The Last of Us 3, gdzie są te ikoniczne marki od First Party Studio, które jest chyba też tam z 18. My mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, że mamy Astrobota. No, ale to nie jest i chodzisz, tak? Ale właśnie chodzisz po tym placu i patrzysz na te wszystkie gry, których po prostu nie ma, nie będzie. Tak, tylko że Rafał, okej, gry tak zwane 3x, a ja się z tobą zgodzę, nie ma ich, ale mi czego brakuje z tej innowacyjności gier, które były małymi, na przykład grami, które nikt nie oczekiwał, że będzie dużymi hitami. Jak sobie przypomnimy PlayStation 2 chociażby teraz na chwilę,
to tak popatrzymy, nie wiem, jak wyszła Aiko. Okej, okay, Aiko się nie sprzedało jakiś tam, nie wiem, nie wiadomo ile miliona egzemplarzy, ale to był... Oni po prostu nie bali się ryzykować, żeby tworzyć nowe IP. Shadow of Colossus, który, no, mówmy się, to jest jedna z najważniejszych chyba gier w historii w ogóle elektronicznej rozrywki, w moim odczuciu. Okami tak samo nie było jakimś dużym hitem, ale mówimy o innowacyjnej grze. Pewnie będziesz o Papa de Raperze za chwilę rozmawiać. Będziemy rozmawiać. Ale popatrzymy na przykład teraz na konsole mobilne, czyli PSP, tak? Czyli Portable. Albo Vita daleko nie szuka. Albo Vita. Loco Roco na tak. przykład. Albo na przykład Katamari Damacy. A Metal Gear AC. Metal Gear AC, dokładnie. Albo na przykład Patapony, tak? Albo na przykład Tearaway, który jeszcze był na pamiętam, na PlayStation 3. Ja nie mówię, że to były... Gdzieś to mam w ogóle taką... słuchajcie, mam taką listę przygotowaną, jakie Japan Studio, mniej więcej gry. I to oni zaczynali od 94 roku, czyli praktycznie te wszystkie... praktycznie od powstania Sony, tak? Nie mówię o serii teraz Ark the Land, która była znana głównie w Japonii i na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby, nie wiem, Legend of Legaia, ale jak na przykład mieliśmy jak z tymi, jak on się teraz nazywały, Monkey, co te małpy się... Ape Escape. Ja oczywiście wymieniam tytuły, które nie są jakimiś dużymi AAA-ami. Ale są utożsamiane z Ale to tak. właśnie, one okay. były, to były takie gry, tak jak Nintendo stworzyło sobie Mariana, Metroida, czyli Samus. Są jakieś takie marki, które kojarzysz, tak? No, ale wiesz, czego to wynika? Trochę jakby z tego modelu biznesowego i dzisiejszym strachu przed tym, że wydadzą grę, która się nie sprzeda i będą mieli problemy, no. Twoja ulubiona seria Williams na przykład. No. Tak samo, już pewnie i pewnie ich... Znaczy przy Williamsach co? Ale ja chciałem tylko, wiesz co, tak wracając do tego wątku PlayStation, ja na przykład wierzę w to, że w przyszłym roku, kiedy dostaniemy Ghost of Yotei, dostaniemy Death Stranding 2, Kojima potwierdza, że jest data nieruszalna, tak? 2025. To jest Kojima. Ja uważam, że będą fajne rzeczy w przyszłym roku. No dostaliśmy God of War Ragnarok, tak? Chociaż tak, że wiesz, Rafał, my cały czas... Obracamy się jakby w tych... O, w tych dużych sequelach. Tytułach. Dobra, okej. Okay. A brakuje mi... Powiedz mi, jak sobie miałbyś przypomnieć ostatni tytuł, który był zupełnie nowym IP dla Sony, który skłonił graczy, żeby kupić na przykład konsolę. Jaki jest taki tytuł ostatni, jaki pamiętasz? Tak? Może trochę jeszcze... Znowu ci powiem duży tytuł Spider-Man 2 na przykład, tak? Albo Horizon Forbidden West, ale to są ciągle, ty mówisz, marki, na której idą miliony dolarów, bo oni wiedzą, że to przyciągnie graczy. Z drugiej strony one też zaczynają wydawać gry na PC. No news nawet dzisiaj, że Spider-Man 2 wychodzi w styczniu na PC. Tak. To jak na Sony jest szybkie tempo, bo pamiętajmy, że ludzie czekali na Ghost of Tsushima 4, to tak? Mm-hmm. Żeby zagrać na PC. Więc to też się coś zmienia jakby w kontekście tego, to pewnie przejdziemy jeszcze później do tej multiplatformowości, tak? Albo i nie, zobaczymy. Nie no, ale... Ale masz rację, jestem zgadzam. Nie podam ci teraz tytułu za ostatnie 5 lat, albo nawet 8 lat, poza Last Guardianem, który wyszedł w mękach na PS4, kiedy 16, 17, coś takiego. Końcówka chyba samej konsoli, tak gra się płynie. Nie wiem, powiem ci, że prędzej znajdę indyki, które są akurat, nie wiem, bo były wcześniej na Steamie, czy gdzieś się sprzedały, pojawiły się na konsolach. Jakieś takie tematy, ale to nie jest absolutnie nic wspólnego z Sony, nie ma takich studiami PlayStation, więc... No i że to jest taki temat w temacie, bo znowu też żyjemy w tym roku, w takim czasie remasterów, remake'ów, bo wiadomo, jest to bezpiecznie, bo wiemy w jakim teraz momencie zwolnienia, studia się zamykają. I też jakby rozumiem, staram się też zrozumieć te decyzje niektórych tych, powiedzmy, dużych korporacji, że oni wolą, nie chcą na razie ryzykować. Konami na przykład teraz stara się odbudować swój wizerunek jako studia, który wydaje gry, dlatego mamy Silent Hill 2 Remake, za chwilę Metal Gear Solid Snake Eater będzie. Silent Hill. A czy nie Snake Eater, tylko Omega, Delta Snake Eater. Delta Snake, tak, będzie. Więc może się w końcu doczekamy nowej Castlevanii. Jakby ja to wszystko, żeby też nie było tak, że ja jakoś narzekam, tylko mi poprzednio. A to nie trochę tak, że właśnie Switch 2 i tam masz innowacyjność, a jak chcesz duże, fajne gry, kotlety, remake'i, remastery i może jakieś fajne sequele, to jednak PC-ty i duże konsole. Tylko wiesz, mi się daje, że... Albo Playdate, o, masz przykład. Tak, ale na przykład...
świetna konsolka zresztą. No nowa gra Lucasa Popa, genialna. Miałeś okazję. Pobawiłem się. Marsza w Terminie. Tak. No? O Jezu, jakie to jest cudowne. Bardzo dobre jest. Ale ja bym nie kupił tej konsoli, bo miałem za darmo, wiesz, na testy na tydzień. Mm. Jak pomyślałem, że mam wydać 1000 zł, wychodzi, tak? Z przesyłką, piwa ze drzwi. No, 1200. Tak. No. Że? Nie. Ale robi wrażenie. Robi wrażenie. Znaczy, wiecie, żeby też to tak, żebyście mnie nie zrozumieli. Ja rozumiem tą całą sytuację, jaka się teraz dzieje, ale też niestety my z Pawłem, jak jadąc tutaj rozmawialiśmy, Jason Schreier, tak? Napisał teraz o Blizzardzie, tak? Tak. Ja jeszcze nie przeczytałem książki, ale dużo posłuchałem podcastu z jego udziałem. To może jest taka dygresja, która będzie nawiązywała do tego tematu. Ja się tam takich rzeczy dowiedziałem. I nawet nie chodzi już te takie rzeczy, które wewnątrz siedział, tylko chodzi o sposób zarządzania w pewnym momencie Blizzardem, że stawianie na przykład, że co roku ma być Call of Duty. Ja nie mam nic z nich. Call of Duty niech sobie wychodzi. Mnie to nie... kompletnie jest taki wściekli Hollywood, no. Tak, tylko że problem polega na tym, że nagle wszelkie jakby moce przerobowe zostały skupione na tym, żeby Call of Duty, bo Call of Duty zawsze co roku ci przynosiło duże pieniądze, tak? No, tak. Na przykład studio. I tu właśnie chodziło o to, żeby zadowolić inwestorów, bo oni zawsze mieli ten zwrot gotówki, a przy okazji, żeby jeszcze na to zarobić. Pomijałam jeszcze te mikrotransakcje, jakie tam, powstały. I to się daje, że nagle stawiamy bardziej na to, żeby jak najszybciej zarobić, tym bardziej, że teraz proces produkcji gier się wydłużył od 4 do 5 lat, co też wpływa oczywiście na pisanie muzyki do gier wideo i całego sound designu. No nie, teraz jak ty masz zaryzykować, czego Concord jest dobrym przykładem. Concord w ogóle był na 8 lat był w produkcji, więc jak oni podjęli decyzję załóżmy w 16, kiedy faktycznie gasy, czyli gry jako usługi wyglądały obiecująco, to miało sens, ale dzisiaj, kiedy ta gra wyszła, no come on, jesteśmy już po zainteresowaniu tymi usługami, nie? Bo nikt nie chce w to grać, a czy teraz strzelam, zakładam, skoro tak się nie sprzedało. Znaczy, przesycenie rynku, tak? O to mi chodzi. Tak, z gasami jest jeszcze taki problem, że przesycenie rynku to raz, a dwa, że jak wydajesz taką grę jak Concord, jak wydajesz swojego drugiego Fortnite'a, to musisz zrozumieć, że takie tytuły jak Fortnite potrzebował mnóstwo czasu, żeby przyzwyczaić swoich klientów, swoich graczy do siebie, tak? Wydali na to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu poświęcili na to, żeby w tę grę zagrać, żeby zdobywać jakieś miejsca w rankingach, czy otrzymywać jakieś bonusy za to, że tyle czasu grają. Jeśli wydajesz taką grę, no to dajesz ludziom komunikat, chodźcie do nas i zacznijcie wszystko od podstaw. Komu się będzie chciało poświęcać tyle czasu, poświęcać tyle czasu nowej grze, ale która już jest przestarzała. Ale dobrze pamiętam, że Fortnite tak naprawdę zyskał na popularności dzięki PUBG. I oni udostępnili ten kod, bo to był chyba jakiś tam zadanie, że jak trzeba było jakiś tam pułap przejść, że dopiero wtedy się płaciło Epicowi, bo oni udostępnili chyba ten silnik, tam była taka historia, że tam jak zarobisz, nie wiem, ileś tam milionów, to dopiero wtedy, on jest za darmo, ale dopiero płacisz. On też był takim początkującym, powiedzmy, jakimś tworem, miał jakąś tam popularność, ale to jest co ty zobaczyłeś. On zaczął się adaptować do tego, jaki jest rynek, jakie są jakie oczekiwania, to była jakaś nowość wtedy i przez to, że PUBG, że tak powiem, inkasował miliony i te pieniądze szły do Epica, to oni mogli inwestować wtedy te pieniądze i to było dobre rozwiązanie. I wiecie, oni zobaczyli na przykład coś, co nie działa w PUBG, to poprawiali to we Fortnite, no i Fortnite jest teraz taką franczyzą, że to jest jedna chyba z największych, nie wiem, obok może Minecrafta, nie wiem, czy Minecraft jest dalej jeszcze taki, dalej jest taki chyba popularny. To ja się tym nie dziwię, no ale... Ale poczekaj, będę się słowa, bo tak słusznie zauważyłeś, zobacz, dlaczego wydawcy boją się nowych franczyz. Skull and Bones, Star Wars Outlaws, to się nie sprzedało. Zobaczcie, jakie problemy ma Ubisoft. No, tak. Tam jest szykowana ogromna podobno restrukturyzacja, reorganizacja i tak dalej. Ja nie liczę na to, że w lutym się pojawi. Assassin? Oni w ogóle... Zapomnij. Ja się śmiałem z tego, jak oni podali ten termin, tam jest tyle fajnych gier, w lutym wychodzi. Zapomnij, teraz Yakuza przecież przeniesie na luty. Słyszałeś? Ale nie, oni... mieli wydawać tam 24, ale przenieśli premierę tydzień wcześniej. Na walentynki. Po prostu. A, mówisz o Yakuzie czy o Yakuzie? O Yakuzie. O walentynki ma wyjść teoretycznie Assassin's Creed Shadow. Nie, ja szczerze mówiąc nie liczyłbym. Będą dalej to robić. Pewnie jesień. Q4. Myślę, że to... No, oni teraz się muszą tam naprawdę restrukturyzację zrobić. A ta gra będzie kluczowa dla odbiorców, przed inwestorów, graczy i wszystkiego.
Ale wiesz, to, jest... Myślę, że to jest być dla i nie być chyba. Ale to jest być dla, bo nie być w zasadzie dla wszystkich z branży. Ja tu już wejdę w ten temat. Idziemy w dygresję. O co chodzi z tą innowacyjnością? No tak. Bo tak, wychodzą, mamy teraz taką sytuację, że zwalniane są osoby z branży i to zwolnienia wchodzą w tysiące. Mamy Dotnot wczoraj powiedziało, że będą restrukturyzować. Dokładnie, mamy zamknięcia studiów, mamy zamykanie projektów i tak dalej. Wychodzą nowe gry tej wyższej półki, tej AAA-owej i się okazuje, że albo to są szroty niegrywalne, albo się po prostu nie sprzedają. No po prostu. I cały czas zadajemy sobie pytanie, ale kurczę, co się takiego stało? I zastanawiając się właśnie nad odpowiedzią na to pytanie na potrzeby tego podcastu, trafił mi się idealny wywiad dla Game Industry Biz z byłym dyrektorem PlayStation, właśnie PlayStation, Seanem Lundy. Fajdelem, czytałem. Mhm. No, świetnie. Słuchajcie, pozwólcie, że zacytuję, bo trochę długi jest ten cytat, ale warto. W przeszłości poświęcaliśmy dużo więcej czasu na przeglądanie się grom i nie pytaliśmy, jaki jest twój schemat monetyzacji, jaki jest twój plan stałych przychodów lub jaka jest formuła subskrypcji. Zadaliśmy proste pytanie, czy to jest zabawne, czy dobrze się bawimy. Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na te pytania, zwykle dostawałeś zielone światło. Nie martwiliśmy się tak bardzo o efekt końcowy na dobre i na złe. Oczywiście w tamtych czasach nie tworzyło się gier za miliony dolarów, to jest ważne, więc tolerancja na ryzyko była dość wysoka. I w dzisiejszych czasach koszty wejścia do produkcji gry AAA wynoszą teraz 3-cyfrowe miliony. Myślę, że naturalnie spada tolerancja na ryzyko. To jest ważne. I patrzysz na sequele, patrzysz na naśladowców, ponieważ finansiści, którzy wyznaczają granice, mówią: cóż, jeśli Fortnite zarobił tyle pieniędzy w tym czasie, moja podróbka Fortnite może zarobić tyle samo w tym samym czasie. Obserwujemy dziś upadek kreatywności w grach wraz z konsolidacją studiów i z wysokimi kosztami produkcji. Właśnie to jest właśnie to. Ta branża się ze sobą jak gdyby spaja, łączy, próbuje tworzyć i wydawać duże gry, o których bardzo szybko zapomnimy. Koszt produkcji jest ogromny, przeogromny. Zobacz, Callisto Protocol. Coś oryginalnego, Glenn Schofield chciał zrobić nowego Dead Space'a. Wielka porażka. Wielka porażka, potężna. Mnóstwo ludzi się do tego angażuje, mnóstwo ludzi się później zwalnia z tego projektu, bo nie dociągnął. Ale bo talenty, się... my tracimy talenty. Tracimy talenty, tak, to się wszystko po prostu przemiela. Jest od cholery takich właśnie gier. Ale jest jeszcze jeden, no właśnie, jak chcesz zarobić na takim tytule? Nie zarobisz na tym tytule, wydając go na jednej konsoli. Dlatego wydajesz go na i PlayStation, i Xboxie, jeśli jest dobrze zoptymalizowany, to również na Switcha, ale z Bogiem. No i oczywiście na PC-ta, no nie? Jeśli chcesz na tym zarobić, albo przynajmniej wyjść na zero, żeby odkuć koszty produkcji. Nie ma innej sytuacji. Dlatego dzisiaj mówi się o tym, że nie ma sensu wydawać ekskluzywnego tytułu na PlayStation, czy na Xboxa, czy właśnie na PC. To właśnie z tego względu. I dlatego konsole walczą o nowego klienta nie na gry, nie na ekskluzywy, tylko właśnie na tym, co sobą oferują, jakieś inne usługi, tak? Z jednej strony mamy PlayStation i PS Plusa, z drugiej strony mamy Xboxa i Game Passa i tak dalej. No wszystko pięknie, fajnie, tylko dostaje cały czas ten sam szrot, który jest po prostu niegrywalny. Co z tego, że gra kosztowała, mówi się o Concordzie, tak? Że tam było chyba 400 milionów. Może więcej, może mniej, cholera wie. Co mi po tym, jak to jest niegrywalne? Jak to się nie sprzedaje? To jest nieinteresujące. Nie jest interesujące, to jest nudne, to jest gówno. A tymczasem masz pierwsze PlayStation, na którym wychodzi od cholery jakiś marek, o których pamiętacie do dzisiaj. To jest to, nie? Wychodzi takie... To nawet nie jest sentyment. To po prostu to jest rzecz oczywista, tak? Ale wiesz... Wipeout, czemu nie mamy nowego Wipeout? Siadasz... Ridge Racer. No właśnie. Albo Ridge Racer na przykład. Ja tak tobie mówiłem chyba w poprzednim odcinku, czy w jakichś prywatnych rozmowach, no nie? Że jak miałem urlop, to ja nie siedziałem przy Playce 5. I to jest to, co... Muszę to powiedzieć. Ja nie siedziałem przy Playce 5 i nie grałem w nowe tytuły, bo one mnie po prostu troszkę nudzą. Ja odpaliłem sobie Nintendo DS-a. I zagrałem sobie na nim w Profesora Laytona na przykład, albo w Phoenix Wrighta, albo w Final Fantasy Tactics i miałem takie, kurde, dobrze się bawię. Ale to też jest nawiązanie do tego poprzedniego odcinka, który nagraliśmy o problemach tej muzyki, co ja mówię o tej jakości, że coraz mniej ciekawych soundtracków, no bo jak nie dostajemy gier, jeżeli kompozytorzy nie mają gdzie tej swojej innowacyjności pokazać, i jedynie niezależne produkcje
gdzieś tam nie zamykają się na kreatywność i kompozytorzy. Ale zobacz, jakie to jest porąbane. Mieliśmy Astrobota, mieliśmy jego premierę, no nie? Zobaczcie, ile ludzi w to zagrało i powiedziało, kurde, jakie to jest fajne, no nie? Że jest zabawa. Że jest zabawa! No. Że jest zabawne, że jest... Nintendo już dawno wie to o tym, a... Nie... Że się tam Sony się pogubiło tak. w tym. Ale swoją drogą zobaczcie, jakich smutnych czasów dożyliśmy, gdzie przez w ciągu w danym roku kalendarzowym Sony nie ma żadnego tytułu X-a, który mógłby zachęcić ludzi, oprócz Astrobota, który okej, okay, jest dobrą grą, ale to nie jest system nie sprzeda ci konsoli. Nie. Ale panowie, jeszcze... Ale widzisz, dobrze, szajem czasowy X. Okay. Chodzisz później po ten cmentarzysku. Ja zauważyłem po swojej bańce znajomych, że po ograniu Astrobota i starsi, i młodsi przerzucili się później na jakieś starsze tytuły, które są dostępne tam w PS Plusie, tak, no. Na Ape Escape, na ten Sly Raccoona i tak dalej, i sobie po prostu w to grają i mówią, kurde, jakie to jest fajne, ja to jeszcze, jest zabawne, ja tego jeszcze brakuje. Tak, jakby, jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś trzy słowa odnośnie tej całej innowacji Sony, gdzie ona się podziała, to ja jeszcze takie trzy słowa chciałbym dodać, bo trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, z roku na rok graczy nie przybywa, to znaczy o co chodzi? Chodzi o nowe pokolenia. Jak popatrzymy na statystyki, ja niestety nie mam tych statystyk, to młodzi ludzie coraz bardziej odstają na przykład od grania w gry, bo teraz my jesteśmy rozpraszani różnymi rzeczami. Mamy seriale, mamy na przykład social media. Na przykład jak ktoś nawet sprawdził, że człowiek spędza 2 godziny oglądając Instagrama albo TikToka. No przecież dwie godziny. Zapraszamy. Możesz przeczytać... Ja zawodowo, w cudzysłowie, jako stary gracz staram się jak najmniej czasu. Tak, ale wiesz, możesz przeczytać książkę, możesz nawet zagrać 15 minut w jakąś grę nawet na konsoli, czy nawet 20 nawet minut, no i wiesz, i nie przebywa, no i dlatego, wiesz, ta pula się, dlatego na przykład Game Passy się nie, w sensie oni, im to nie rosną te słupki, poprawnie, jeżeli jestem w błędzie, ale im te słupki nie rosną, oni mają cały czas stałą tych swoich subskrybentów. I dlatego się nie dziwię, że... Minimalnie, tak. Ceny podnosili ostatnio. Tak, no i wiesz, ja się nie dziwię, że oni teraz Indiana pojawia się na PlayStation. To chciałem powiedzieć, to jest przykład, nie? Że ten model biznesowy, jednak dywersyfikacja, Indiana Jones musiał prędzej, żeby nie pojawił się na PlayStation. I wiesz, a Nintendo ja niestety jestem fanboyem Nintendo, ale no trochę trzeba powiedzieć prawdę. No ma swoje ekskluzywy, gdzie nigdzie nie jesteś w stanie dostać. Jakie one są, jakie one jakości są, to że inna. No ale Zelda, ja na przykład... Kupiłem Switcha dla Zeldy, przyszedłem i sprzedałem, wiesz, na tej zasadzie, bo nie jestem jakimś super fanem Nintendo dzisiaj. No ale wiesz, ale to ciebie przyciągnęło, bo wiedziałeś, że tylko możesz na tym urządzeniu. No i niestety Nintendo, dobrze, że Nintendo tak działa, że ma te Zawsze tak było. Ja pamiętam, jak była ta walka między PSP a DS-em. Sam się nad tym zastanawiałem, no nie? Z jednej strony mam PSP, gdzie mam, jak ktoś o tym mówiło, że PlayStation 2 w kieszeni, tak. A z drugiej strony mam Nintendo DS-a, który ma ten drugi ekranik, jakieś takie fajniejsze gry. Nintendo 64 w wersji... Na przykład, no nie? Także, no właśnie, tu jednak gry sprzedawały te konsole. No dzisiaj już czegoś takiego nie ma. Kupisz sobie albo Playkę, albo Xboxa, albo pograsz na PC-cie w te same gry tak naprawdę. No i jest jedyna różnica, czyli ten Switch. I tyle. To chyba dyskusja bez końca. Nie, no bo Rafał, widzę, że... Znaczy mi się podoba to, że ty wierzysz, że w przyszłym roku Sony faktycznie... Znaczy ja chcę w to wierzyć. Ale to jest trochę sinusoida, zobacz. Rok temu Sony miało fantastyczne Q4, Xbox nie miał nic do zaoferowania. W tym roku Xbox wydaje Stalkera, Indianę. Plus coś tam jeszcze teraz z głowy nie powiem co, a Sony nie ma nic. To jest tak, no, to zakład. Tak. No, ale to jest takie pokłosie tego, że jak wiesz, jakiś projekt 4 lata temu. No, była pandemia, nie zapominajmy. Pandemia była też, więc musieli pewnie kilka projektów wstrzymać, no bo wiadomo, inaczej ciężko się pracuje. No wiem, jakie zdalnie pracuje. Tak, tak. Zespołami. Ale generalnie brakuje już niestety. Wiecie, my możemy to mówić o modelu biznesowym, że rzeczywiście opłaca się wydawać grę na wszystkich platformach. A jeszcze inaczej. Ale prawda jest taka, kurde. Prawda jest taka, że rzeczywiście produkcja tych gier jest za droga, a powinno powstawać więcej tańszych produkcyjnie gier, które będzie można wydawać ekskluzywnie na jakąkolwiek konsolę. A nie macie takiego jeszcze wrażenia, bo pomijając to, że ta piąta, znaczy ósma generacja Sony konsoli, PlayStation 5. I nie jest w stanie... Znaczy, gry nie są dobrze zoptymalizowane. To już jest inna dyskusja, tak? Dlatego PlayStation Pro wychodzi, ale... nie macie takiego wrażenia, że trochę jakby wracamy do momentu, kiedy mamy 80... Nie wiem, który był, to był 82 czy 80... Jak była ta bańka, co pękła. Że dostajemy coraz bardziej słabej jakości 84, gry. Co? Tak.
No Czarne Goryczy przelało E.T. klasyczne. No, to są niestety tak na E.T. trafiło. Ale nie macie takiego wrażenia, że trochę zataczamy to koło, że dostajemy mnóstwo gier, które czasami albo są podobne do siebie, albo jakościowo no, Ja się dowiedziałem ostatnio, że rocznie na Steamie wychodzi 15 tysięcy gier. Tak. Ja nie wiem, kto z Robek Zmysłach jest w stanie w ciągu roku przeanalizować jakąś część tych gier, więc moim zdaniem tego wszystkiego jest. To jest przesyt, ale to jesteśmy w takich czasach żyjemy, sam powiedziałeś przed chwilą. Przesyt pod kątem popkultury, a czy generalnie filmy, książki. Jest jesień, jest tyle książek do przeczytania, że ja teraz mamy tak, że ja czytam albo rezygnuję z grania, albo z książek, albo z serialu, albo z czegoś, bo nie jestem w stanie wszystkiego, co chcę pochłonąć, tak? No czas jest ograniczony dosyć. No właśnie. No nie jest gumy, a starzejemy się i po prostu widzimy, że tego coraz czasu nam ubywa, mam wrażenie. I zmierzam do tego, że nie wydaje mi się, bo jednak te gry... Te, o których mówimy oczywiście w eterze, no bo o ilu grach nie mówimy, albo się dowiadujemy po fakcie, że jakieś tam są ciekawe rzeczy. Jest tyle dobrych gier, które wiesz, każdy znajdą swoich odbiorców, że raczej nie grozi nam powtórka z rozrywki. Ale tak jak mówisz, pytanie o Sony jest bardzo zasadne. Mi się wydaje, że oni idą w... Też ciężko się ocenić. Nie martwię się o nich, tak jak powiedziałem, przez to, że wypuścili nowy sprzęt, który podobno jakościowo będzie gry będą bardzo zbliżone do wersji pecetowych, oczywiście w cudzysłowie, no bo nie porównujmy peceta te 20 tysięcy do konsoli. Ja powiem ci, szybko ci wejdę zdanie, ja bym kupił tego Pro, a... Ale potrzebujesz powodu. Jedyny powód, jaki miałem na chwilę, tylko... Nie, nawet nie chodzi o grę. Jedyny powód, który przez chwilę mi dał do myślenia, żebym nacisnął kup, to ta wersja limitowana. A, kupiłem pada oczywiście. Super, ale jakby ona była dostępna, taka, że wiesz, mogę na przykład kupić, to chyba bym się może zdecydował. Ale to jest, wiesz co, kopniak w twarz od Sony dla wielkich fanów. 12 tysięcy na cały świat. Nie, to jest śmiechu, wiesz, to jest śmiechu warte, na serio. To jest chyba, nawet Polska podobno ani jednego egzemplarza nie dostała. No sens. I wszyscy kupują, jak już ktoś zamawia, no to wiesz, zamawiał za granicę. Bo coś Polacy pewnie kupili, ale wiesz, kupili za granicę, albo najgorsze, że to ja nie wiem, jak Sony się zabezpieczyło przed skalperami. Podobno w Japonii się tylko zabezpieczyło. Tylko w Japonii podobno sobie. Trzeba było podać numerek. Konto PS tak. Plusa, czy tam... Nintendo się dobrze zabezpieczyło w przypadku alarmu. Że musisz mieć konto Nintendo, tak. Żeby kupić. I oni tak mają, i tak samo jak chcesz ich urządzenia kupić, czyli te wszystkie pod Nintendo Switch Online, te kontrolery, to tylko musisz mieć konto. Żeby kupić. I możesz tylko określoną ilość, w sensie jedną sztukę możesz na przykład tylko kupić, już więcej nie możesz. Czyli musiałbyś de facto kilka koncertów. Dobra, panowie, bo jasne. Byśmy mogli... Przejdźmy teraz powoli. Dalej. Tak, przejdźmy, bo też to jest podcast o muzyce, ale wydaje mi się... Gadamy o teorii świata. O teorii świata rozmawiamy, ale sądzę, że to... bo to ma bardzo duży wpływ na muzykę. Moim zdaniem, że nie ma innowacyjnych gier, nie ma też innowacyjnej muzyki, nie ma po prostu... nowej takiej muzyki, która... Nie ma takiego pola do popisu. Pola do popisu dla kompozytorów. Kompozytorzy mają założone ręce i wtedy sięgają po co? Sięgają po niezależne produkcje, wracają do niezależnych produkcji, bo wiedzą tam, że są kreatywni, że... Słuchaj, Narita Boy, taki od razu przykład z głowy. O Jezu, tak. Sarwiński, czyli brat głównego twórcy, tak? To niesamowita muza. No. Do dzisiaj słucham. Kurczę, mam nadzieję, że się... Znaczy, wizualne arcydzieło, moim zdaniem. I też zarówno pod kątem muzycznym. Panowie, top 5 takich, a właśnie, wytłumaczę też za chwilę dlaczego. 5 ulubionych albumów do gier konsol pierwszej Sony PlayStation. Chciałbym, Rafał, żebyś ty pierwsze swoje 5 powiedział od razu, chyba tak zrobimy. Okay. A każdy z nas po prostu piątkę da od razu, ale ja powiem dlaczego wam powiedziałem te zadanie. No kurczę, jak Rafał, Paweł się strzeli, co ty gadasz, chłopie? 5 tytułów z pierwszej generacji konsoli PlayStation, ja mam powiedzieć najlepszą muzykę, to jest niewykonalne. Ja powiem wam tak, bo od razu jak ja bym powiedział wam 10, no to wiadomo by. Pewnie byście powiedzieli takie oczywistości, czyli Final Fantasy 7, Silent Hill, Metal Gear Solid. Pewnie będą, za chwilę usłyszę. Ale jak macie 5, musicie się poważnie zastanowić. Faktycznie, która taka ścieżka dźwiękowa w tej piątce jest dla was bardzo ważne, w sensie, nawet nie chodzi o sentyment. Formatywne. Tak, że na przykład, nie wiem, że przez to zaczęliście słuchać jakiś gatunek, załóżmy, muzyczny. Albo, że wiąże się z jakimś ważnym wspomnieniem, albo, że na przykład dzięki temu zainteresowaliście się tą grą, albo tym artystą. Coś, co jest naprawdę bardzo mocno do waszego kręgosłupa takie przywarte, te pięć. I dlatego specjalnie zadałem te pięć.
bo wtedy jest o wiele trudniejsze zadanie, bo 10 to można, ja też jestem, ja nawet jestem w stanie, 100. 20 nawet, szybko tak. Zadając siebie to 100, nie? Pewnie 100 byśmy mogli. Rafał, twoja piątka. Niezależnie od piątki, okay. Od pierwszego miejsca. To może zacznę nie od tego, co chciałem. I oczywiście kilka słów. Parappa the Rapper. Okay. Kick Punch i co oni macie. Słuchajcie, dlaczego? Nie dlatego, że to jest fantastyczny rap dla dzieci, bo nie wiem, czy pamiętacie, była taka gra, która wyglądała jak wycinanka dla dzieciaków, gdzie chciałeś z tytułowego Parappę. Rytmiczna. Rytmiczna gra, jedna z pierwszych mi się wydaje, jaką widziałem tak, w życiu. Pierwsza gdzie bardzo, tak. Główny bohater i druga postać rapowały i trzeba było wciskać te guziki, jak to rytmicznie w grach, wiecie, typu Rock Band czy coś tam, tylko tam mamy instrumenty, tak, w wielkim skrócie. Gry harmoniksu, tak, no tak. I powiem wam, że Parappa mnie zachwycił jakby tym podejściem, że trzeba złapać ten rytm, wczuć się. Nie fantastyczne, śmieszne teksty, fajna grafika, krótka historyjka, ale zapadło mi w pamięci, bo to było moje takie pierwsze zetknięcie z PlayStation na dłużej, była właśnie ta gra odpalona na standzie. Dosłownie. I tak zapamiętałem, dobrze się bawiłem. I... No i druga część, Jammer Lami, która wyszła chyba tylko w Japonii swoją drogą. Ja nie wiem, czy ona opuściła. Czy może była niepopularna u nas? Dlatego... Ja nie wiem, czy ona się później na PlayStation Store kojarzyła, bo PlayStation się chyba pojawiła się. W pudełkowej wersji nie było w Europie. Nie było, pudełkowej nie było, ale nie na pewno później Europejczycy dostali, ale właśnie chyba w wersji cyfrowej. To takie było moje pierwsze wspomnienie. Drugie to oczywiście Metal Gear Solid, ale powiem szczerze, muzyka z dwójki, czyli zapisałem sobie pana Harry Gregsona Williamsa, do dzisiaj słucham, kawałek tam Vampire, czy jak się pojawiają te słynni bossowie i motyw przewodni oczywiście. Tak, bo on był głównie odpowiedzialny za stawki, a drugi kompozytor, czyli Noriki Hibino, on zrobił wszystkie te ambientowe, tak. Jak chodzimy po tym tankerze i to co jak słyszysz w tle, a te ambienty to Hibino. I też te saksofony, to z Hibino, bo on jest saksofonistą. Natomiast Harrison Williams faktycznie on zrobił dostawek, ponieważ Kojima potrzebował kompozytora, jak zobaczył twierdzę. Gdzie usłyszał Harrison Williams. Zresztą Harrison Williams to jest podopieczny Hansa Zimmera. Pod jego jakby wyszedł. I faktycznie on idealnie jakby się dopasował do tej formuły, którą też Kojima chciał pokazać. Tak? I powiem ci, to chyba, no dobrze, okej, może trójka soundtrack, ale jednak chyba najbardziej kochany soundtrack z Metal Gear. Jeszcze może Phantom Pain. Jakby, i temat Sniper Wolf. I temat Sniper Wolf. Tak jest. No i oczywiście MGS1 muzyka, no bo to była pierwsza MGS, od którego zacząłem przygodę z PlayStation, tylko że tam chyba to, nie mogłem znaleźć, kto był kompozytorem, bo to wiem, że orkiestra skomponowała chyba symfoniczna na potrzeby. Tam było kilku kompozytorów. Tam był Tapi Iwase, to jest w ogóle tam było, tak, Tapi Iwase, Rika Murnaka, która zrobiła piosenkę bez Yet to Come. Niestety nie wymówię wokalistki, bo to jest wokalistka irlandzka i ona ma bardzo, ona ma taki galicki, który, bo ona po... w ogóle jest zabawne, ja kiedyś z nią wywiad zrobiłem, zrobiłem coś takiego, wtedy chyba były początki Game Music i zrobiłem z nią wywiad i wysłałem swoją płytę do niej, żeby mi podpisała i mi podpisała, więc chyba mam jedno z nielicznych takich podpisów tej wokalistki na płycie. I Rika Murenaka, tam było chyba trzech kompozytorów, Tapi Iwase to jest w ogóle perkusista i on był odpowiedzialny za ten temat, który słyszymy, który później został niestety zgłoszony jako plagiat, bo to jest rosyjski temat, nie pamiętam, jak się ten kompozytor nazywa rosyjski, na serio, jest. Jest normalnie orkiestra praktycznie jeden do jednego i dlatego już w trójce albo w czwórce nie słyszymy tego tematu, bo to Kojimie jakiś gracz na jakimś konwencie pokazał i nawet jest to nagrane, do dzisiaj nawet chyba na YouTubie możecie gdzieś zobaczyć, że jest to nagrane, że pokazuje Kojimie, że to jest rosyjski kompozytor, który skomponował i teraz do dzisiaj krążą legendy, czy Tapi Iwase po prostu miał pecha, że może gdzieś kiedyś tu usłyszał mu ta melodia, tak? Że on nie zrobił takiego plagiatu, którego nie miał świadomego, prawda? Ale musieli to zlikwidować, tak? Niestety ten temat, bo za bardzo przypominał główny. Tak więc ja się nie dziwię, bo naprawdę Metal Gear Solid ma kilka interesujących, szczególnie te takie ambientowe, jak chodzisz po tych wszystkich korytarzach, po tych hangarach, ale wszyscy najbardziej chyba pamiętają te tematy, które są dla scenek, tak? Jak Sniper Wolf,
To nie jest żaden spoiler, bo ta gra ma więcej lat niż prawdę. Niestety jesteśmy świadkiem jej śmierci, czy chociażby walki z Liquidem, czy jak widzimy Grey Foxa, który ciebie ratuje, prawda? No więc ja się nie dziwię, że u ciebie ma takie miejsce, bo ja bym też bym... U mnie nie ma, to już mogę zdradzić, ale... Ale byłeś blisko. Ale myślałem o tym faktycznie, czy jedynka jest na... To jest to, co bardzo mi leży na sercu. Super. No słuchajcie, na pewno muzyka elektroniczna, czyli Wipeout, ale 2097, bo ja wtedy byłem, no generalnie scena elektroniczna muzyki brytyjskiej, no to wtedy w Polsce też był szał, no bo to były początki rave'u, tak, czyli Prodigy, wiecie, Future Sound of London. Chyba Orbital jeszcze był. Orbital był chyba i no, Fluke, parę innych tam, Leftfield i parę innych. Generalnie soundtrack z Wipeouta 2097 leciał non-stop, nawet jak nie grałem, to on leciał. Tak, bo to był album, to był tak naprawdę album. Chemical Brothers oczywiście, no o czym my gadamy, w sumie legenda też. Więc Exakwo z jedynką nawet, tak szczerze, to można zamiksować jako jeden album. Tak. Bo tam były też inne kawałki do tych samych kapel albo podobnych. I to do dzisiaj pamiętam, jak się leciało, wpadało w ten trans muzyczny i leciało przez te piruety. Na swoją drogą ostatnie spotkanie z Wipeoutem miałem w VR-ze i powiem wam, że Wipeout to mega collection na PSVR 1. Oczywiście nie działa na PSVR 2, to jest kolejne właśnie podejście Sony. A właśnie zapomnieliśmy o VR-ze niestety. No tutaj też przyszłość rysuje się mniej optymistycznie, chociaż grałem ostatnio w tego, Bulletstorm VR, teraz Metro Awakening dosłownie wychodzi za chwilkę. To parę rzeczy jest, ale jednak, tak, nie ma co w to wchodzić w takim razie. Ale Wipeout w VR-ze, powiem wam, to jest jak Gran Turismo, po prostu odpał na całego. To jest trans dopiero. Ja bym się bał. To wiesz co mi przypomina, jak się tak Rez na przykład. Tak. Rez jest podobno świetny jest w VR-ze. Akurat tak, prawda. To był trzeci twój tytuł, jeszcze dwa ci jeszcze zostały. Nawet mi dwa zostały, no tak to okej. Okay. No. Dobrze policzyłem, bo powiedziałeś Wipeout, Metal Gear Solid, Papa the Rapper. To ja, wiesz, robiłem po dwie części między okej. Ale dobra, to ostatnia rzecz ode mnie w takim razie, nie, potraktujmy to jako całość. Nie, no jeszcze dwie jak masz takie. Tony Hawk Pro Skater, jedynka i dwójka potraktujmy znowu jako całość. Bo... Świetny licencyjny album. No właśnie wiesz, od Bad Religion po Rage Against the Machine, Cypress Hill, czyli te są traki tamtych lat, które słuchaliśmy na MTV, w jednej grze, gdzie pod trząt mi to ciągle leciało i... No i to znowu byłem nastolatkiem, jeździłem na diskorolce, oczywiście też prywatnie, bo byłem skatem, wtedy były subkultury. Uczyłem się robić triki, olik i klipy, jakoś to wychodziło, no ale Tony Hawk to była legenda, tak? No ja jak jeżdżę do dzisiaj na deskorolce, to jak mam te małe słuchawki, to sobie puszczam soundtrack z dwójki, no bo bądźmy szczerzy. Może się czwórki i trójki, bo to jest dalej dobra muzyka. To jest po prostu, ale dwójka to jakoś tak... Ale znowu, symbol PlayStation, prawda? Tony Hawk plus Skater, nawet ten ostatnio rybę był fajny, ten 1 plus 2 co wyszło. Oj. Ja powiem ci, już niestety nie jeżdżę na deskorolce, dbam o kolana i nogi i siebie, to teraz stanąć. Się przesiadłeś na... Teraz biegam, rower i bieganie, więc tak cardio. I chyba tyle się chodzi No dobrze, Final Fantasy VII, nie mam co ukrywać, że to było moje takie pierwsze zetknięcie. Ja grałem w Suikodena, grałem... Co tam z takich dużych, przypomnijcie mi to, Vandal Hearts? Nie. Z takich dużych arkadów, no to wiesz, no to dużo Sfera tam jest. Square Enix, a czy Squaresoft w ogóle, Ja nie byłem fanem, szczerze, więc głównie moje pierwsze zetknięcie to był właśnie Final Fantasy VII i też się zakochałem w muzyce wtedy. I stwierdziłem, wow, nie? Że można tak muzykę w ogóle zrobić, to było super. Że ta gra na emocjach, nie? Nawet bardziej niż w przypadku Metal Gear Solid, który trochę podkreślał wydarzenia, a tutaj jednak na emocjach grał. Okej, potem 8, 9, 10 wiemy tak dalej, tak. To też było niesamowite. Chyba tyle, ale to jednak PlayStation, nie? Te wspomnienia. Ale fajnie, bo to u ciebie to było trochę w miarę zrównoważone, w sensie, że była taka równowaga, że niezależne tytuły, które były albo komponowane specjalnie dedykowane dla gry, albo na przykład pod kątem licencyjnych albumów. Mi się wydaje, że też Tony Hawk tak bardzo dobrze pamiętamy właśnie ze względu na tą muzykę, bo wtedy ta muzyka nie była aż tak dobrze dostępna. Mimo to, że była MTV. Okej, były kasety. Tak, ale wiesz, ale no kupka kasety nagle, a tu się okazało, że miałeś tak naprawdę współczesną playlistę Spotify albo coś takiego i mogłeś sobie słuchać. Jak my żyliśmy w tamtych czasach bez streamów. Dawaliśmy sobie rady bez problemu. Jak jaskiniowcy. Paweł, ciebie piątka. Wiesz co, u mnie to piątka wygląda w ten sposób, że starałem się wybrać takie soundtracki, które nie miały licencjonowanej muzyki, bo powiedzmy szczerze, u mnie Tony Hawk 1, 2 też by było gdzieś wysoko. I też starałem się wybierać też takie tytuły, które wyszły tylko i wyłącznie na PlayStation, może z jednym tytułem tam wyjątkiem, ale to zobaczycie. No i też takie tytuły, które najbardziej kojarzą mi się właśnie z takim klimatem typowy dla PlayStation. No pierwszy taki tytuł, to zacznę od tego miejsca ostatniego, no to jest Ape Escape.
Okej. Okay. Czyli Soichi Terada. No wiadomo, zabawna gierka, gdzie chłop chodzi i szuka małp. No, bądźmy szczerzy. Ludzie w Snegiterze chyba ich szukali. Tak, dokładnie. Była nawet taka minigierka. Tak, tak. No ale wiesz, tworzysz grę o łapaniu małp w siatce. No, zobaczyć dzisiaj taką gierkę, no raczej wątpię. Ale to, co mi zapadło też w pamięć, to sama muzyka, bo ja nigdy w życiu, przynajmniej wtedy, nie słuchałem połączenia takiego techno synthwave z J-popem. A jeszcze się przeszkodzę ci, w tamtym roku reedycja tego soundtracku w formie fizycznej jest dostępna. Jezu, tak, widziałem, wiem. Dlatego będę chyba ścigał, bo ja mówię, pierwszy raz usłyszałem takie połączenie, nigdy bym nie pomyślał o czymś takim, ale w ogóle kiedy, nawet jak nie zagracie w tę grę, jak zamkniecie oczy i posłuchacie sobie tę muzykę, to nawet nie skojarzycie tego z obrazem. Ja miałem... Że gonisz małpy. Że gonię małpy. Ja miałem wrażenie, że gram, nie wiem, w kolejnego Wipeouta. Naprawdę. To było takie moje wyobrażenie związane teraz. Tak! Ale wtedy to było też na czasie, bo dużo japońskich kompozytorów wplatało tą muzykę klubową, bo ona po pierwsze była na czasie i też była, dawała dużo możliwości. Mm-hmm. Oni ogólnie mają bzika, jak jeżeli mają jakiegoś, załapają bakcę na punkcie jakiegoś gatunku muzycznego, to oni do granic po prostu starają się być perfekcjonistami, tak jak jest w jazzie. Jest ale u nich to działa po prostu. Nie, u nich to działa, tak. No znaczy oni w ogóle jest, to mają, to wszędzie, są wszędzie swoje utwory, wszędzie. Ale wracając do... Ale właśnie, a propos właśnie przekraczanie granic z muzycem, to jest Castlevania Symphony of the Night. O, 100%. Mm-hmm. Mishiro Yamane. Czyli... Najlepsze dzieło kompozytorki. Tak, no, nie będę się za bardzo rozdrabniał, bo już mówiliśmy o muzyce Castlevania, ale tak, Castlevania Symphony of Night jest u mnie w topce najlepszej muzyki do... Organowe tematy, gdzie nie słyszymy organy, tylko po prostu sample. Dokładnie. To jest to właśnie, jest właśnie... że kompozytorzy, kompozytorki byli dosłownie architektami czasami, tak, żeby móc się te ograniczenia... Z niczego robią po prostu coś, co... Ja mam ten soundtrack na winylu i puszczam sobie go co jakiś czas. No, nie znajduję innej takiej gry, czy to byłaby Castlevania, czy byłby to jakiś inny tytuł, który byłby Castlevaniu podobny. Nigdy żaden nie przebił pod kątem muzyki właśnie Symphony of the Night. I na trzecim miejscu właśnie mam ten problem, bo pierwotnie myślałem, żeby dać Final Fantasy Tactics. Okej. Okay. Ale... dałem jednak Wild Arms. Ja wiedziałem, że ty Wild Arms. Tak. Do dzisiaj... Słyszeliście w ogóle koncert, będzie PlayStation koncert? Tak. Tak, w Łodzi jest. W Łodzi chyba któregoś maja, bilety już można... Bilety są, są strasznie dobre. A najtańszy od 400 zł. No. Ale słyszałem, że można było wcześniej kupić tam od 16 chyba października. Można było. To chyba pula już tam się rozeszła. Ja nie sprawdzałem, ale... To będzie znowu koncert poświęcony tym dużym produkcjom, a ja spojrzałem na koncert z 2018 roku w Japonii i nie wiecie, z czego były, jakie były tematy. Były z Loco Roco. Dzieci wyszły na scenę. I śpiewały to? Tak. Pam, 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 pam. O Jezu. Pam, 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 pam. I na serio. I jak śpiewały to... Ty pamiętasz, jak... Tak. Czy wszystkie też było z Pataponów, były wszystkie co z Japan Studio. Pamiętam, to wciskanie, Patapon. Ci sami twórcy, nie słyszałeś, robią swoją własną grę. Ratatón, chyba czy jakoś tak, się tak, tak. Ja ten koncert słyszałem, wszystkie dosłownie bangery z Japan Studio. Na to ja idę. Shadow Colossus, Aiko był, Ape Escape też był, Gravity Rush też był. Wszystkie, a nie, że znowu gadów z całym szacunkiem. Ale ile można. Ile można, tak. Horizon Zero Dawn, okej, okay, rozumiem, że są fani tego, tak? A kurde, to właśnie była muzyka innowacyjna, co my już cały czas o tym właśnie rozmawialiśmy. Dobra, to był twój trzeci. Posłuchaj, przerwa. Tak, ten trzeci, ale to co muszę powiedzieć też przy Wild Armsie, najlepszy opening w ogóle. Nigdy... Na PlayStation 1? Na PlayStation 1 i wydaje mi się, słowa. I wydaje mi się, że również w grach w ogóle. Okej. Okay. Właśnie, wiesz co, ty o tym też często mówisz, że muzyka sprzedaje grę. Gdy słyszysz muzykę, to chętnie byś pograł w tę grę. Ja raczej nie mam czegoś takiego, ale jak usłyszysz sobie ten motyw główny, ten motyw przewodni, który leci na samym początku, pokazana jest ta animacja z tymi postaciami w roli głównej,
No to może coś by było na rzecz. Nie rozumiem, bo ja też bardzo sobie cenię tą muzykę. A na drugim miejscu Metal Gear Solid. Jedynka. Tak. A jednak. Czyli no tak, no, to jest takie moje pierwsze... Czyli ja jako jedyny, nie? Wiesz, no to jest taki... To już o tej muzyce trochę powiedzieliśmy, ale to co mogę dodać, to, że to było takie moje pierwsze spotkanie z taką najbardziej filmową grą. No tak, bo mimo ograniczeń konsoli to faktycznie były momenty, że... chociaż tak naprawdę najbardziej taka filmowa muzyka, wam powiem panowie szczerze, to był pierwszy Medal of Honor na PlayStation. Z taką Michaela Giacchino. No ale najbardziej to pamiętałem mimo wszystko Metal Gear Solid. Okay. Te wszystkie sceny, właśnie ten ambient, który leżał, kiedy się skradasz po tych wentylach, no jednak to robi... Albo Hero of the Darkness, to sobie teraz przypomnę. Też Heads of the Darkness. Heads of the Darkness też był bardzo filmowy. Zresztą mówi się o tym potocznie, że to jest taka pierwsza, taka naprawdę prawdziwa pierwsza... Jeszcze tak, że Richard Shea. Tak. Okay. Pierwsza ścieżka dźwiękowa, która była nagrana w całości przez orkiestrę symfoniczną. Do cholernie trudnej gry. Tak, do cholernie trudnej gry. Nigdy więcej. Ja bym chciał wznowienie po latach. Naprawdę, przydałoby się. Albo na przykład tego... ale mi wleciało Spelunky. Tego, no... nie Spelunky, tylko jak to się nazywało? Ten plastuś taki... Ten taki jazzowy Terry Scott Taylor. Clayman. Claymana bym chciał zobaczyć odświeżonego tego humor. Dobra. Bo znowu dygresja by nam się zrobiła. No. Numer jeden, oczywiście no. Suikoden 2, czyli Miki Higashino i Keiko Fukami. I to jest właśnie ta ciekawostka, którą chciałem powiedzieć. Danego finala. Nie mi gdzie. Jak czytałem, chyba wyłapałem się na tym, że kiedyś albo w PSX Extreme, albo w poradniku Extreme był tekst poświęcony właśnie Suikodenowi 2, były tam jakieś ciekawostki z nim związane. Jedna ciekawostka przykuła moją szczególną uwagę. Motyw główny, ten motyw przewodni pojawiający się na samym początku, nagrany przez Warszawską Orkiestrę Filharmonii. To było takie wspaniale, polski pierwiastek w japońskiej grze, no nie? Ale no fakt, Warszawska Orkiestra Filharmonii no, nagrała ileś kawałków, zwłaszcza dla anime na przykład, nie? Tak. No i dla iluś dla gier japońskich, ale Suikoden 2 jest u mnie mimo wszystko na tej topce. No i sama muzyka, no właśnie to jest, wiesz, każda wioska udźwiękowiona na swój własny sposób, na każdy w inny element kultury daleko wschodniej został w niej zaczernięty. Tu usłyszymy Japonię, tu usłyszymy Chiny, tu usłyszymy jeszcze inny jakiś kraj. No, próbowałem znaleźć jakiś inny, taki najbardziej różnorodny. Taka mieszanka orientalna trochę. Bardzo mieszanka orientalna. Chociaż nie lubię używać tego słowa. Próbowałem szukać jakiegoś innego tytułu, który miał właśnie taką właśnie mieszankę na pierwszym PlayStation. Insta. Nie znalazłem. Okay. Także Suikoden 2 jest u mnie. Znaczy ja wiedziałem, że Suikoden u ciebie się pojawi i Castlevania, bo to są takie tytuły, które... Jestem zaskoczony, że nic nie powiedziałeś o Yoko Shimomurze, że na przykład Parasite Eve, bo to też jest... Mogłem. Ale ja też się... Jakbym miał 10, 20. Ale nie, no ja to specjalnie zrobiłem, bo ja też mogłem wrzucić. Ja znowu oczywiście będę starał się skrócony. Ja się przygotowałem od razu, bo ja w większości z tych ścieżek dźwiękowych też mam z czasu PlayStation. To jest Legend of Mana Second Edition, Yoko Shimomura. Kompozytorka, która zrobiła muzykę m.in. do Street Fightera 2, wiemy, Kingdom Hearts, Parasite Eve, tak, z czasów PlayStation, ale dla mnie Legend of Mana, to jest Second Edition, to jest... Wow, to jest takie, jakby to powiedzieć, bardzo różnorodna muzyka, która jakby... bo mówimy o świecie, który niby jest trochę takie fantasy, ale ona, bo wcześniej Hiroki Kikuta, Secret of Mana, wiadomo, robił, jeszcze był jeden kompozytor, Kenji Ito chyba robił tam, pamiętasz, były te jeszcze inne takie chyba odsłony. Ale to jest moja ulubiona ścieżka dźwiękowa, też szczególnie poszedł wokalizy. Bo tu pamiętasz, jest tytułowa piosenka, tak, która jest na samym końcu, później jest jej rozwinięcie, na początku i na końcu. Rozwinięcie, tak. I ona chyba, to jest tak, nie jest to chyba wymyślony język, to jest jakiś skandynawski język. Teraz nie pamiętam dokładnie, czy to był skandynawski, a na pewno nie był francuski. I podobało mi się to, że jako dziecko, jak ja byłem, czyli dziecko, jako nastolatek, jak grałem to,
to ja po prostu poczułem tutaj różnorodność instrumentarium różnego rodzaju, że to nie jest tylko orkiestra, która ładnie się komponowała i wchodziła w taką symbiozę z sound designem. Więc to jest moja pierwsza propozycja z czasów PlayStation 1. Druga, Gran Turismo 2. Kurde. Powiem tak, pierwsze, drugie, trzecie Gran Turismo i koniec, nigdy, nic więcej. W sensie to jest trylogia zamknięta, jeżeli chodzi o pod kątem muzycznym. To jest innowacyjność. Tutaj w ogóle kompozytorzy, którzy byli członkami w ogóle zespołu muzycznego. To jest takie połączenie właśnie jazzu, rocka, żadnego rocka oczywiście progresywnego. Bawienie się w ogóle z różnymi gatunkami muzycznymi. W ogóle Gran Turismo było z tego, pamiętam, bo pamiętam, że też była ta strona licencyjna, gdzie był Garbage, tak, i kilka innych znanych zachodnich artystów, ale też była muzyka ta instrumentalna. I też różniła się ta muzyka instrumentalna od japońskiej wersji soundtracku, którą my dostawaliśmy w Europie. One zupełnie były inne. Ale jakby ten oczywiście najbardziej popularny kawałek, czyli Moon Over the Castle, który się powiela nawet w tej obecnej wersji konsoli. Więc to jest dla mnie kwintesencja, jeżeli chodzi o muzykę Gran Turismo. W ogóle też w takich symulatorów, bo to jest symulator. To jest mój pierwszy symulator wyścigu, tak, taki grałem. Więc to pamiętam, że to jest mój ten. Jeżeli chodzi o RPG Xenu, Yasunori Mitsuda. Między Chrono Triggerem, a między Chrono Crossem powstał Xenogears. I to jest, powiem tak, piękne nawiązanie do muzyki wysp, czyli wyspy irlandzkie, folklor w ogóle irlandzki. Nawiązanie w ogóle do takiej, nazwijmy to, religii, bo ta muzyka w ogóle sama gra, tak? Osadzona jest w ogóle takim trochę, nazwijmy to, chrześcijan. Zawsze było takie edgy, ale no bądźmy szczerzy, tak, byli to mimo wszystko. Ona jest nie tyle co, nie jest ona tu na odbiór, ale ona jest bardzo ambitna. Dlatego ja pamiętam, jako nastolatek, no nie widziałem, że muzyka do gier może tak zjeść, no i później ten zespół, znaczy album Creed, gdzie są aranżacje przez jego zespół, który sobie tam stworzył, i też jest folkowy bardzo. No i chyba Faye Wong, ona chyba się nazywała, ta wokalistka z też bardzo znanej kapeli irlandzkiej Iona. Kolejny tytuł, który ty już wspomniałeś, czyli Final Fantasy Tactics, Hitoshi Sakimoto. Ja mam zawsze dylemat, czy Vagrant Story, czy Final Fantasy Tactics. No właśnie mnie zdziwiło, dlaczego nie wzięli. Ja wiesz dlaczego tutaj, bo ona jest o wiele bardziej barwniejsza, bo Vagrant Story jest bardzo, bardzo mroczna. Ona jest nastawiona na jedną tą. Jest fantastyczna ścieżka dźwiękowa z Vagrant Story, ale Final Fantasy Tactics dlatego, że mimo tego ograniczeń, że nie masz chyba tylko Stavroll, czyli końcowy utwór był nagrany przez orkiestrę, nie masz orkiestry, nie masz tego i musisz coś zrobić, żeby nawiązać trochę do tego średniowiecza późnego. Mm. Takie pseudo-średniowiecze fantazy. Sakimoto to zrobił. I nie tylko, bo tu jeszcze Masaharu Iwata jest, z tego co ja pamiętam, razem zrobił ze Sakimoto. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa. I teraz taki mój największy banger, czyli Soul Age. Pierwszy. Nie spodziewałem się. To jest dla mnie najlepszy, to jest najlepszy opening, moim zdaniem. Opening Can Super Session. No, słuchajcie, jak się to słyszy, ten utwór, to nie wiem, to możesz iść na pierwszy front, możesz iść walczyć, bierzesz miecz i idziesz, tak? Nie wiem, ja mam takie wrażenie. W ogóle świetne tematy bitewne. Niestety, jakbym miał wybierać między Tekkenem 3 a Soul Edge'em, to pewnie bym Tekkena 3 bym wybrał. Nie wziąłem wersji winylowej, ale miałem właśnie, się zastanawiałem, czy Soul Edge, czy Tekken 3. U mnie Soul Edge jednak. Więc to, drodzy widzowie, słuchacze, słuchaczki, to była nasza piątka. Jesteśmy piętnastka w sumie. Czekamy jakby na komentarze, jaka jest wasza. I teraz na koniec, podsumowując to w całość. Przyszłość marki Sony. PlayStation, Rafał. Ja myślę, że to trochę przewinęło, bo gadaliśmy dzisiaj dużo o Sony. Ale wiesz co, ja nawet powiem, że jako że jestem człowiekiem optymistycznym, to patrzę na to optymistycznie, bo Sony jakby nie... bardziej PlayStation, ale okej, nie będzie Sony. Oni nie stawiają tak na streaming, jak mi się wydaje, jak Xbox, który podkreśla, że xCloud, czyli ichniejszy streaming, czy GeForce, Nvidia GeForce, tak? GeForce Now, przepraszam, o to mi chodziło.
czy inne firmy jakby mocno podkreślają, że streaming jest przyszłością gier. Zapewne, ale ja zakładam, że jeszcze nie teraz, może do końca tego dziesięciolecia. Co prawda muszę potestować GeForce Now, no bo w Warszawie stoi serwer od niedawna i podobno to wszystko śmiga tak, jak powinno docelowo. No też Rysław było bardzo... Polecam. Ale ja jednak mam, wiesz, trochę tak, że ja muszę mieć tą konsolę, nieważne, czy mam internet, czy nie, mieć tą płytkę jeszcze z tym człowiekiem pudełkowym, ja zbieram gry. Podobnie. Wy to rozumiecie. Oczywiście, tym że bardziej tak. Zbierałem soundtracki. I ja jednak gram sobie na pudełku i wydaje mi się, że Sony mi to dalej oferuje, bo... No okej, musimy dokupić napęd do PS5 Pro, tu się możemy pośmiać z tego. Trochę rozumiem, że dystrybucja cyfrowa zjada dystrybucję fizyczną. A to są lepsze marże, nie ma co ukrywać na sklepie PS Store czy Xbox Store. No bo bezpośrednio u nich kupujesz, tak? Oni nie, oni też szczególnie to nie też potem muszą jeszcze, jak przełom innych, to mają świetną marżę za to, nie? No to wiesz, to wszystko wiemy, ale ja uważam, że oni teraz się trochę otrząsnęli po tym, co się wydarzyło, gdzie nie mają gier poza Astrobotem realnie do zaoferowania w tym roku, gdzie Concord pokazał, że gasy to nie tędy droga, to jest ślepy zaułek i że oni wrócą do tych produkcji single player, no chociażby tak jak ciągle mówię, ten Ghost of Yotei, ale Wolverine, czyli Insomniac, Sucker Punch, to okej, dobra, Sucker Punch. Kolejny pewno Spider-Man, kolejny będzie. No. To pewno, znaczy, to są bezpieczne remake'i, jak mówisz, znaczy remake'i, sequel'e, remake'i. No i The Last of Us, ja myślę, że... Gdzie jest Naughty Dog? Ja obstawiam, że w przyszłym roku coś, jakiś teaser na pewno. Słuchaj, dostaliśmy The Last of Us 2 na koniec generacji, zakładam, że dostaniemy The Last of Us 2 na PS5 Pro, albo może PS3. Albo teraz na Video Game Awards zobaczymy teaser. O, bo serial, drugi sezon The Last of Us już za rogiem. Tak, to by się sklejało. To by się sklejało, tym bardziej, że oni potrzebują materiał, tak, na kolejny sezon. Tak, ja myślę, że wiesz, Sony ma też dużo przecież fajnych studiów, tak jak gadamy, tak jak Xbox ma tych 20 parę, Sony ma niewiele mniej, bo 20, okej, Bungie ma jakieś problemy, ale wypuszczają tego maratona, kolejna sieciowa strzelanka swoją drogą, ale... Czekałem na to. Bungie wie, że jest. Tak naprawdę, ale rynek zweryfikuje to wszystko. Jest okej, ludzie kochają PlayStation, pamiętajmy. Jednak... Ja mam też duży sentyment tutaj, tylko że tak jak mówiłem, no... Może ja za chwilę też podsumuję. Paweł, jako ty masz, chciałbyś jakieś dodać swoje czy wiesz co, Sony potrzebuje takiej trochę terapii szokowej. Bo dostają chyba, nie? To właśnie trochę dostają po dupie za Concorda na przykład, za te wszystkie remake'i, remastery. Widzą, że no, gracze na to kręcą trochę nosem z jednej strony. Z drugiej strony, no właśnie to już zostało powiedziane, że marka PlayStation zostanie z nami, tak? Nie wiem, czy będzie nowa konsola, nie wiem, jeśli będzie nowa konsola, to już mogę powiedzieć, że raczej powolutku już będziemy odchodzić mimo wszystko od pudełek. Ale masz opcjonalny napęd, to może zostać. To tak, tylko patrzę po prostu na trendy rynkowe i na... Limited Run, więc mamy na... takie, to będzie dla Tak, patrzę tylko na trendy rynkowe i na wszelkie analizy i to jest nieubłagane, że te pudełka no, będą po prostu znikać. Nie będzie to w tym roku, nie będzie to w przyszłym roku. Myślę, ale do końca jeszcze... dekady obstawiasz? Do końca dekady myślę. To będzie tak, że będą limitowane wersje na przykład. Limited Runs, zgadza się, ale na przykład, tak. Nie wiem, Sony wypuści limitowaną edycję wersji pudełkowej, która będzie, nie wiem, za 500-1000 zł. Tak. I jak chcesz mieć pudełkową wersję, to sobie kupisz. No to stronę zmierzamy. No. Natomiast jeśli chodzi o same gry, no tutaj to muszą sami dojść do wniosku, co chcą tak naprawdę osiągnąć. Widzą, że gaz, no raczej już średniowo. Shootery online, no już też troszkę odchodzą od lamusa. Przepraszam, że będę słowa, ale oni zawsze byli synonimem ten single playerowej, epickiej przygody, prawda? I chyba do tego wrócą w końcu, bo zrozumieli, że... Oni muszą. Gdzie jest tęczu? Oni muszą do tego w końcu wrócić, bo już widzą, że pewne... No właśnie. Weszli na pewne grunty, na których widzą, że im po prostu nie wychodzi. Więc może należałoby zrobić te kilka kroków do tyłu i zrobić wszystko od nowa. Może w końcu Naughty Dog wyda nowe IP, byłbym za. Może... Były ploty, że robią science fiction. Może, wiesz, zaprzęgną Asobi do tego, żeby zrobić inną grę poza Astrobotem, wiesz, takie duchowe wskrzeszenie Japan Studio, aby był jak najbardziej za, no ale mówię, to jest kwestia tego, co uznają krawaciarze z Sony. No my na to akurat wpływu nie mamy, może ewentualnie troszkę gracze tak jedną kupą. No ale gorzej być nie może, może by to... Gorzej być nie może. Najgorzej może być tylko wtedy, kiedy, nie wiem, Sony uzna, że no wiecie co, jednak nowej konsoli nie będzie, bo nie. Wracamy do robienia odtwarzaczy. I gry będziemy wydawać na PC-cie tylko na przykład. Znaczy nie, ja jestem w ogóle niepoprawnym optymistą, tylko że mnie to trochę martwi, bo Sony troszeczkę odcięło się od swojego DNA, o którym cały czas w tym podcaście, no nawet bardziej bym powiedział. No, staram się tutaj być poprawny, ale... powinni dopuścić do głosu ludzi w ogóle z Japonii.
Bo też trzeba sobie powiedzieć szczerze, czy Sony dalej jest japońską w ogóle firmą? W racji tego, że głównym CEO jest teraz chyba ten, co robi przy Horizon Zero Dawn bodajże. To jest osoba, która teraz... znaczy nie. Czy prezesem są Japończycy? Prezesem są Japończycy. Współprezesują, a on jest jakby szefem tego, co mówisz, w przyszłości wydawania gier. Dokładnie. Jakby strategii. Tak. I mi się wydaje, że... Helmut, Boże, nie pamiętam. No, ten Holender chyba. Z Gorilla. Tak, z Gorilla. Co wkładał płytę na pierwszej prezentacji PS5, nie tak jak trzeba, nie wiem, że pamiętać. Dobra, tak na filmie. Pomijając, ja mi się wydaje, że niestety, ja uważam, że powinni niestety, znaczy niestety, powinni w całości to prowadzić osoby, które wcześniej to robili, czy zarządzali to z Japonii. Że to dla mnie marka Sony nie jest już po prostu japońska, ja mam po prostu z tym trochę problem. Ja nie czuję, nawet w tych grach nie czuję, że to jest ta kultura japońska, która nie polega na tym, żeby jak najszybciej wydać produkt. Nie chodzi teraz o zarobek, tylko jak najszybciej, tylko chodzi o drogę. Bo Japończycy mają w tej kulturze, że dla nich jest najważniejsza ta droga, niż jakby ten efekt finalny, niż cel. I mi trochę tego brakuje w tych grach, że jak ja, wiesz, patrzę, mi nie chodzi o to, że się mają japońskie te tytuły nazwać, ale mi brakuje tej takiej kultury japońskiej w tych grach, bo ja na przykład jak nawet popatrzysz, nie wiem, na Tearaway to była brytyjska przez Brytyjczyków robiona, nie wiem, czy w ogóle to studio jeszcze jest, ale czułeś klimat, czułeś atmosferę, że to było właśnie że takie japońskie to było, że to było coś, nie pomyślałeś o tym, że to... Czekaj, a Sackboy jak się ta gra nazywa od Media Molecule? No to są ci sami, co Tearaway chyba. A, no właśnie, no, tak. No i też słyszałem, że już chyba nie ma. Były nawet te memy, co Sackboy... Dreams jakieś zrobili ostatnio, pamiętam, co było takie... No. Właśnie dlatego ja się tego trochę obawiam, to znaczy ja się trochę obawiam o przyszłość Sony i nie boję się, że będą na pewno kolejne jakieś. To będą blockbustery, które nie będą cię interesować na dłuższą metę. O to ci chodzi. Ja potrzebuję po prostu gry, które mnie będą bawić. Nintendo. Dlatego w Nintendo niestety się, znaczy niestety, no po prostu na Nintendo się skupiłem z wielu powodów, tak, że czas, tak? A po drugie ja chcę gry, które mają mnie bawić. Oczywiście, że zagram gdzieś tam, wyjdzie The Last of Us, bo ja uważam, że to trzeba zagrać w The Last of Us. Jeżeli oczywiście God of War lubicie, no to wydaje mi się, że w God of War, szczególnie tą pierwszą odświeżoną, w ogóle tą nową wersję, zresztą słyszeliście plotki, podobno wszystkie wersje God of War mają być odświeżone. Czyli gdzieś to nam, powiedzmy, wypłynęło, no zobaczymy. Nie wiem, no. Ja uważam, że powinni troszeczkę odwrócić się i spojrzeć na swoje korzenie. Czyli tak naprawdę co stało za sukcesem, bo pamiętajmy o tym, że Sony jak zaczynało, oni nie mieli doświadczenia w tworzeniu gier, wydawaniu gier. Oni go absolutnie nie mieli, dlatego kiedy nie udało im się dojść do współpracy z Nintendo, ani z Segą, bo z Segą też jeszcze mieli współpracować, to zostali sami na ludzi. No i powiedzieli, no dobra, Ken Kutaragi dostał... Dostał napęd w zasadzie gotowy. No to wiesz, dostał... ja nie pamiętam, kto był wtedy obecnym prezesem, ale powiedział, masz to zrobić, w sensie. No i zrobił PlayStation, które odniosło sukces. Pamiętacie też tą śmieszną prezentację, jak Sega mówi, ile będzie kosztowała? Oj tak. No wychodzi ten... Ile tam było? 299. Tak. I koniec. I wszyscy zaczęli klaskać i tak sprzedali. DNA. Powinni wrócić, moim zdaniem, kompletnie do DNA. Nie iść za pieniądzem, tylko po prostu za kreatywnością. Dlaczego? Bo to trzeba myśleć długofalowo. To nie zarobisz na tym w ciągu 5-10 lat, ale zaczniesz zarabiać w przeciągu najbliższej dekady. I Nintendo przy Switchu się tego nauczyło się przy Wii U. Przy porażce Wii U, tak? Które źle to sprzedali jako produkt. Jako nową konsolę, a nazwali jako stary. Dokładnie. Poza tym nie byli tak jeszcze bardzo otwarci na współpracę z tymi innymi studiami. Mhm. Switch to trochę zmienił. I oni teraz zbierają owoce tych jakby decyzji sprzed 8 lat, jakie podjęli. Ja mam nadzieję, że kolejna wersja Nintendo jakby będzie kontynuowało to. I ja oczywiście Sony życzę jak najlepiej, bo to też się będzie przekładać na muzykę do gier. Konkurencja jest potrzebna. Tak, jest potrzebna, nie, monopol nie może istnieć. Słuchajcie, tym mam nadzieję pozytywnym akcentem
Rafale, bardzo ci serdecznie dziękuję, że poświęciłeś czas dzisiaj. Ale ja dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło do was spaść, pogadać. Bo my prywatnie więcej gadamy niż nagrywamy, tak szczerze, nie? Tak. No i dziękuję słuchaczom, widzom, tak? Tak. I tutaj koniecznie Rafała oglądacie, bo Rafał też bardzo dużo robi, działasz, nagrywasz, pojawia się 12, 14 grudnia. 14 grudnia, tak. Warszawa, Klub Chaos, pierwsze urodziny, Stary Gracz Podcast, Stary Gracz Party. Zapraszam serdecznie, wstęp wolny, dużo prezentów, gadżetów od partnerów. My też się dołożymy. No. I też na grupę facebookową, która się cały czas wam zapraszam podtrzymie. Na grupkę roboczą, tak. Stary Gracz, też dużo ludzi jest, dużo się dzieje. No i do słuchania podcastu Stary Gracz, który znajdziecie na YouTubie albo... I pod adresem pod tym filmem będzie pewnie na innych jakby platformach. A my jak z tego miejsca wam serdecznie dziękujemy. Mieliście okazję usłyszeć i zobaczyć 92 odcinek podcastu Słuchaj G. Z tej strony jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski, Paweł Dębowski oraz nasz Rafał Szychowski. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i pamiętajcie, słuchajcie gier. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.